Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy serdecznie. 39. Audio Video Summit, wtorek, godzina 20. Ostatnim naszym gościem był pan Tomasz Wróblewski z kanału 0DB i powiedział, kto teraz nagrywa na setkę. I panie Tomaszu, serdecznie pozdrawiamy. Mylił się pan, my nagrywamy na setkę. Także idziemy live od 20. Dzisiaj mamy bardzo dużo gości. Dużo zapowiedzi tego, co się będzie działo na audio wideo show, plus gościa specjalnego, który będzie opowiadał o głośnikach, o naprawie głośników, o tym, co się psuje w głośnikach, jakie są trudności właśnie z takimi rekonstrukcjami starych głośników. Ale chcemy ostrzec, to jest ta druga część dla ludzi o mocnych nerwach, ponieważ no, to będzie trochę tak jak operacja chirurgiczna na otwartym sercu. Dla audiofilii o wrażliwym wnętrzu prosimy zamkniętymi oczami ewentualnie słuchać jak podcastu. Tak, ale rzeczy na tyle ciekawe i na tyle nasz gość jest takim pasjonatem, że naprawdę warto to wszystko zobaczyć, bo to, co on robi z uszkodzonymi głośnikami, jak je przywraca do stanu niemal fabrycznego, to jest mistrzostwo świata i na pewno gdzieś się wam przewinęły obrazki na Facebooku ze strony naszego gościa. Zaczniemy od tego, czy nas w ogóle słychać i widać, bo tak sobie gadamy z Arturem, czy ktokolwiek gdzieś tam nas już ogląda. Syndmuza, dobry wieczór, witamy również serdecznie. Jeżeli wszystko jest ok z dźwiękiem i z wizją, to będziemy pewnie zaczynać, tylko dajcie znać, czy jest ok. Ok. Dobra, Syndmuza napisał, że ok, więc startujemy. Poprosiliśmy naszych byłych prelegentów, czyli osoby, które u nas występowały, a które wystawiają się na audio video show, o krótką prezentację tego, z czym jadą na wystawę, gdzie ich można znaleźć, no i żeby powiedzieli, co ciekawego można u nich zobaczyć w pokoju. Więc mamy tutaj no, kilka tych prezentacji, mamy kilku gości. Zaczniemy od naszego stałego bywalca jeszcze nie tak dawno, od człowieka, który się rozwija w gigantycznym tempie, czyli od Konrada Siemiętkowskiego, od wspaniałego mózga, czyli mózg, audio, człowiek, orkiestra, jeżeli chodzi o elektronikę, o DAC-i, zjadł na nich zęby i z nimi pewnie też się pojawi na audio, wideo, show, ale to wszystko już mam nadzieję, że Konrad opowie nam sam. Witaj, Konradzie. Cześć, dobry wieczór, witam Państwa, witaj Arturze, witaj Januszu. Dziękuję za zaproszenie. My dziękujemy, że się zgodziłeś przyjąć nasze zaproszenie i opowiesz troszeczkę o tym, co będzie na audio wideo show. Oddajemy Ci głos, powiedz, z czym jedziesz, gdzie Cię będzie można znaleźć i co ciekawego u Ciebie usłyszeć w pokoju. Dzięki. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na swoją prezentację podczas wystawy Audio Show, która odbędzie się końcem października, w ostatni tydzień października w Warszawie. Zapraszam do hotelu Radisson Blu Sobieski, do pokoju numer 315. Będziemy chcieli wraz z moimi partnerami pokazać system zbliżony do tego, który mieliśmy w tamtym roku. Stawiamy na sprawdzony zestaw, dobrze grający, i będziemy dysponować dwoma DAC-ami mojego autorstwa, odtwarzaczem sieciowym Lumin zasilanym liniowo z zasilacza premium, odtwarzaczem CD firmy TIC, dwoma końcówkami mocy Meridian i tutaj przejdę do swoich partnerów, wspaniałymi kolumnami Charles Martin Violin i okablowaniem firmy Next Level Tech, czyli popularny Słowik. Tutaj z tego co wiem, odbędzie się premiera kabla głośnikowego firmy Next Level Tech. I cóż, zapraszam, chcemy zrobić naprawdę dobre show. Stawiamy na dobrą muzykę, dobry sprzęt, w wspaniałej, luźnej atmosferze, a reszta okaże się na żywo.
Co będzie można u Ciebie posłuchać? Jaki rodzaj muzyki? Oklaski dla Konrada i partnerów. Zazwyczaj graliśmy muzykę bardzo zróżnicowaną. Prawdopodobnie coś z klasyki, z jazzu, z muzyki elektronicznej, tak żeby pokazać możliwości systemu, jego uniwersalność, ale generalnie zawsze staraliśmy się grać żywą muzykę, która po prostu zapewni dużo doznań i sprawi, że to będzie show, a nie lubimy po prostu przynudzać. Powtórzysz jeszcze raz pokój, w którym to będzie? Pokój 315, Hotel Sobieski, trzecie piętro. Super. Maciek, czy coś w Twoim daku się zmieniło od ostatniej odsłony na zeszłorocznych targach? Nie. Daki na wystawie będziemy posiadać dwa, półprzewodnikowy i lampowy, z którego będziemy grać. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Okej, ale z płytkami do Ciebie nie można przychodzić, tylko oczywiście ze streamingiem. Oczywiście można przyjść, tak. Można? Będzie transport. Na bieżąco będziemy używać na pewno odtwarzacza Lumin, ale będziemy dysponować odtwarzaczem CD również. Okej, super. To zapraszamy serdecznie. Z własną muzyką. Zresztą będziemy dysponować całym tak dalej, być może jeszcze kubuzem, także muzyka świata będzie dla nas dostępna. Muzyki nie braknie. Muzyki nie braknie na pewno. Okej, zapraszamy również. Dziękujemy ślicznie, Konrad. Widzimy się na targach. Zapraszam. Dobrze. Konrad przedstawił swoją ofertę. Naszym kolejnym gościem jest... Oj, kot mi drzwi otworzył. Co za Franca. O matko, wszedł z impetem. Kolejnym naszym gościem jest Maciek z Delta Audio. Maciek, którego pewnie znacie, bo pojawił się też u nas na naszych transmisjach. Maćku, co u Ciebie słychać? Jak z ofertą na audio video show? Witam Was wszystkich serdecznie. Bardzo miło, że zaprosiliście mnie do dzisiejszej audycji. Bardzo, bardzo fajnie się z Wami spotkać ponownie. W tym roku będziemy w bardzo dużym pokoju, znaczy nawet sali odsłuchowej, to będzie Galeria 1 na parterze hotelu Sobieski. Sala jest bardzo duża, ma 60 metrów, a dlatego wybrałem taką salę, bo w tym roku chciałbym Wam pokazać jubileuszowe kolumny firmy Klipsz. To są kolumny, jak sama nazwa wskazuje, jubile, wykonane na 75. rocznicę istnienia firmy, która była jakby w zeszłym roku, te kolumny po raz pierwszy się pokazały na rynku. Udało nam się je sprowadzić ze Stanów i chciałbym je pokazać szerszemu gronu. To kolumny ogromne, ważą 185 kg sztuka, określono je tam mianem lodówek, telewizorów, ale ważne jest to, że grają wspaniale, dlatego że ich skuteczność wynosi 106 decybeli, więc czuję taką pewną odpowiedzialność, gdzieś co do nich podłączymy, a że w tym roku udało mi się zostać dystrybutorem włoskiej firmy Master Sound, to uprosiłem producenta, żeby dostarczył mi na wystawę najwyższe monobloki modele PF100. To są takie monobloki lampowe, oczywiście pracujące w czystej klasie A, posiadające 120 W w klasie A, więc wydaje mi się, że uda nam się tą salę pięknie nagłośnić. Basem będą zajmowały się monobloki firmy Goldnote, od której dystrybutorem jestem od lat 6. I też sprzętem towarzyszącym będzie, źródłami głównie będzie Goldnote, czyli będziemy mieli odtwarzacz CD1000, nowy streamer DS1000 Evo. To jest najnowszy produkt, który jeszcze nie był pokazywany na targach szerszej publiczności, bo wszyscy dopiero pierwszy egzemplarz, który testujemy. Co do przesłaniacza gramofonowego, to wiecie, że Goldnote jest liderem rynku w tym zakresie i tutaj jakby nie zasypia gruszek w popiele, tylko produkuje dalsze modele. Mamy model PH1000, który jest takim typowo high-endowym, z najwyższej półki przeznaczaczem gramofonowym.
Tym bardziej, że sam z siebie gra znakomicie, ale dodatkowo będziemy mogli go, będziemy chcieli i wyposażymy go w dodatkowy zasilacz liniowy oznaczenie PSU-1000 i stopień lampowy, który jest no, takim niezwykłym osiągnięciem. Mamy lampę w audio i myślę, że tutaj porównanie źródłem będzie GILIO z kartą do tego będzie jeszcze muzyki dowolnie wybranej, bo ktoś mi kiedyś powiedział na audio show, ktoś, kogo zaprosiłem, że my jesteśmy tacy strasznie smutni i tacy dostojni i w ogóle zachowujemy się tak trochę nieprzystępnie. Ja się nigdy tak nie zachowywałem, ale jak zacząłem, jak wystawiam na audio show, to już będzie chyba czwarta czy piąta moja wystawa, to zawsze pozwalam jakby prezentować utwory, które przynoszą słuchacze, bo chcą posłuchać tych utworów, które przynieśli. Oczywiście muszę się ograniczać, no bo skończyłoby się to jakimś niewiarygodnym koncertem życzeń, ale oczywiście w miarę możliwości próbujemy to zrobić. Pewną fajną sprawą będzie też to, że będziemy mieli najdroższy przedwzmacniacz gramofonowy włoskiego producenta Mastersound. To jest przedwzmacniacz gramofonowy Stilo. To będzie też taka polska premiera tego urządzenia, bo nigdy w Polsce nie było, więc myślę, że porównamy go z PH-1000 i zobaczymy, czy tranzystor z lampą, czy lampa czysta gra lepiej, czy coś będzie podobało. Ja sam jestem ciekaw, bo dopiero w tym tygodniu mam dostać te urządzenia i będę je testował w przyszłym tygodniu, ale wszystko się okaże na wielkiej sali, co się może skończyć też katastrofą, dlatego że sale na audio show to jest loteria niebywała. Mamy pewien pomysł z Robertem Fiałkowskim z MJ Audio Lab na przygotowanie tej sali, no ale sala jest ogromna, wysoka i naprawdę bardzo ciężko tutaj spełnić wszystkie warunki, które no, powinny być w pokoju odsłuchowym, bo wiemy, że akustyka jest niezwykle ważna. Oczywiście też zająłem się jakby kablami. Tutaj Karol z Bielska-Białej, z Hi-Fi Studio, znakomity znawca tematu, autorytet dla mnie, pożyczy mi kable Black Rodium, więc tutaj będziemy też mogli jakby, będzie to taki konglomerat bardzo wysokiej jakościowych produktów. I wydaje mi się, że w tym sposobem uda nam się zaprezentować bardzo fajny, ciekawy zestaw i co ważne, będziemy mieli niezwykłych gości na wystawie, bo w tej chwili mam już potwierdzonego Adama Czerwińskiego, który przyjdzie do nas w samo południe w niedzielę na pojedynek taśmy magnetofonowej, ze szpulowca oczywiście, z taką samą płytą winylową. Może być to niezwykle ciekawy pojedynek. Tym bardziej, że Adam jest ze strony, która nagrywa czasem na Azorek, więc spotkanie z Adamem będzie niezwykle ciekawe. I wydaje mi się, że będziemy mogli bardzo dużo dowiedzieć na technikę nagrywania, jak się materiał na technologię, mam oczywiście silniku, śledzę jego wykonania i nawet w tym roku udało mi się znaleźć czas i możliwość, żeby pojechać na festiwal, który organizuje Adam to jest Czes w lesie, w pięknym miejscu i jeżeli ktoś będzie miał latem czas, to zapraszam w jego imieniu na to święto jazzu, bo rzeczywiście no, słyszeć Adama Makowicza grającego na leśnej scenie to jest coś pięknego i w tym roku miałem taką okazję, żeby zobaczyć Adama Makowicza, występuje na Banasza, która jest w świetnej formie i naprawdę był to bardzo udany wyjazd, mimo że pogoda się na drugi dzień zepsuła i mimo zimna i deszczu też przeżyliśmy fajne chwile, więc tutaj
tutaj myślę, że warto o tym wiedzieć. Ale do brzegu, do rzeczy. Kolejnym moim gościem będzie Piotr Schmidt, z którym no, na bieżąco się widujemy, bo mieszka na Śląsku. Częstowa też jest blisko Śląska, chociaż nigdy Śląskiem nie była. I Piotr przywiezie też swoje płyty. Będzie można, jeszcze ustalamy godziny, więc tutaj tych godzin jeszcze nie mogę Państwu podać, za co przepraszam, ale no, takie, jest to wszystko jakby produkowane, są to osoby bardzo zajęte i powiedzmy nie zawsze możemy tutaj dokładnie powiedzieć. Mam też niespodziankę, którą Waszemu gronu mogę zdradzić, bo się nie wygadacie, na pewno prawdopodobnie pojawi się u nas Adam Bałdych, znakomity polski skrzypek, który po okresie współpracy z ACT Records, niemiecką firmą audiofilską, mam też jego płyty, które nagrał dla tej wytwórni, otworzył własną wytwórnię płytową i mam nadzieję, że będziemy mogli posłuchać jego nowej płyty. On szykuje w tej chwili projekt z Leszkiem Możdżerem, więc wybieram się w styczniu 2024 do Nospru na koncert. I wydaje mi się, że to niezwykle ciekawy projekt, a Adam, jego menadżer, bo rozmawiał z menadżerem, powiedział, że prawdopodobnie dostarczą pliki bardzo wysokiej rozdzielczości, z czego się bardzo cieszę, bo będziemy mogli te pliki przedstawić Państwu i pokazać, jak rzeczywiście, jakie pliki studyjne się zachowują, to będzie jedyna okazja, żeby ich posłuchać. Więc tutaj pod tym względem będzie świetnie. Udzieliłem też gościny amerykańskiemu autorytetowi gramofonowemu, Michaelowi Framerowi, który codziennie w piątek, w sobotę i w niedzielę będzie u nas pod koniec szychty pokazywał, jak radzić sobie z ustawieniem gramofonu. No jest to swoiste przeżycie, dlatego że jest to jeden z największych specjalistów na świecie, piszący do Absolute Sounds i do międzynarodowy autorytet, który zajmuje się gramofonami od lat i wydaje mi się, że spotkanie z nim będzie niezwykle ważne i ciekawe dla tej tajemnicy analogu, które on zna, będzie się mógł tymi tajemnicami z nami podzielić, więc wydaje mi się, że w pokoju w Galeria 1 w hotelu Sobieskim będzie się dużo działo. Zresztą znacie mnie, każdy jest chętnie widziany. Będziemy puszczać fajną muzę, bo moje zbiory muzyczne są dość i zainteresowania muzyczne są dość duże, ale też zawsze staram się mieć jakieś rodzynki i specjalne wydania, które będę na przykład porównywał z wydaniami normalnymi i zawsze to wzbudzało dużą sensację, ile to można z płyty winylowej jeszcze wyciągnąć. Więc zwłaszcza, że będziemy mieli przezmacniacz lampowy i przezmacniacz doładowany lampą. Więc tutaj pod tym względem i zasilaczem. Więc tutaj myślę, że na winylu dużo będziemy mogli usłyszeć rzeczy, których nawet nie wiemy, że się znajdują na płytach, które mamy. Więc serdecznie zapraszam i jeżeli ktoś ma chwilę czasu i ochotę, to jest mile widziany. Czym chata bogata? Zapraszam i będzie mi miło gościć uczestników Audio Summit w naszym pokoju. Możemy nawet jakąś specjalną sesję zorganizować dla Was. Ja jestem otwarty na takie numery. Maćku, wspaniałe zaproszenie. Czy to się uruchamia? O, jest. To specjalnie dla Ciebie. Dziękuję. Dziękujemy za taki gęsty program, jaki przygotowałeś i ofertę fantastyczną dla analogowców zwłaszcza. Nie omieszkamy wstąpić do Twojego salonu potężnego, no, już wielkopowierzchniowego. Tym razem tak, no troszkę się przeinwestowałem na tą wystawę, ale czegoś się nie robi dla muzyki i będzie oczywiście cały czas dostępny Jarek, który... Mazur, który też tutaj był gościem, jest autorytetem analogowym, pomaga na przykład Adam Czerwiński, przesyła mu płyty, czy Piotr Schmidt przesyła mu płyty do oceny. Już tam udało się w dwóch czy trzech jakby wypadkach coś tam znaleźć, że płyta nie została dopuszczona do ruchu dzięki Jarkowi, dlatego że ma doświadczenie wieloletnie w tym zakresie i no, panowie się liczą z jego zdaniem. Ale nie, to nie puszczajcie Jarka do tego, bo on blokuje produkcję płyt w takim razie.
Nie, nie, nie. On dba o to, żeby to był dobry poziom płyt. To płyty nie wolno wypuścić słabej i nawet dzisiaj mu taką płytę dałem, porozmawialiśmy na ten temat i tak dalej. Jest to niezwykle ważne, bo ja tego tak krytycznie nie oceniam, ja się bardziej kieruję emocjami, a on po prostu mówi na przykład, że no wyszły jakieś tam nowe reedycje czy coś, ale nie warto ich słuchać albo i tak dalej. Więc wtedy oszczędzam parę groszy, bo nie kupuję. A jak coś jest dobrego, no to mówi, to bierz, bo to jest dobre. I tyle. I tak działamy, więc to mi pozwala zaoszczędzić parę złotych, bo jestem szalonym zbieraczem. Już teraz bardzo, 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 bardzo oszczędzam, żeby się powstrzymywać przed zakupami, ale wychodzi tyle pięknych rzeczy cały czas, że od kiedy zostałem dziadkiem, muszę się zastanawiać, co zrobić, jak wnuczek zacznie chodzić. Znaczy już chodzi, już ma roczek i zaczyna chodzić, więc tutaj muszę z moją kolekcją jakoś ją zabezpieczyć. Ale może będzie chciał słuchać kiedyś, zobaczymy. No ale oby to dotrwało. Dobrze, do momentu, kiedy będzie mógł słuchać. Przypomnę jeszcze raz lokalizację. Galeria 1, Hotel Sobieski. Duża sala, dwa wejścia ma w ogóle ta sala, więc będziecie widzieć w każdy sposób. Zresztą być może uda mi się przemycić ekran wielki 75-calowy, żeby to świecił. Jestem niedaleko strefy winyli, więc myślę, że to będzie widoczne. I blisko wejścia, i poziom zero. Poziom zero. Dziękujemy ślicznie za zaproszenie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dobrze. Mamy kolejną firmę i człowieka orkiestrę Łukasza z Łukarto Audio. Witaj, Łukaszu. Cześć, witam was wszystkich. Cześć, Łukasz. Dziękuję ślicznie wam za zaproszenie, że mogę być z wami i poopowiadać, co będę robił na tegorocznym Audio Video Show. Co ciekawego nowego w Łukarto i z czym przyjedziesz na targi? W tym roku prezentuję cały nowy set. Set w Łukarto przeszedł małą metamorfozę. W tym roku rozwijam dalej swoją serię Fero. W tamtym roku wystawiałem wzmacniacz Fero z kolumnami Ferro, a w tym roku, po całym roku jakby projektowania, powstał nowy wzmacniacz, który tym razem jest hybrydowy. Oczywiście jak to u mnie w całej firmie, lampa musi być zawsze, nawet jeśli nie jest na stopniu wyjściowym, to chociaż żeby była na wejściowym. Aha. Więc nowy wzmacniacz jest oczywiście hybrydą, bo ma na wejściu lampy 66P, takie jak stosuję w swoich systemach Songolo, ale dla odróżnienia posiada dwie końcówki mocy łącznej, w sensie o mocy na kanał wyjściowej 160 W. Więc przy tym, jak wcześniej miałem wzmacniacze lampowe, które maksymalnie dochodziły do 40 W, to przy 160 już jest duża różnica. Ten set zostanie podłączony do nowego DAC-a. DAC jest całkowicie nowością w naszej ofercie. Jest jako pierwszy w naszej, jakby w naszych produktach DAC-iem lampowym z pełnym symetrycznym wyjściem XLR. Bo cały ogólnie zamysł nowej konstrukcji Fero polega na tym, że cały tor od początku do końca będzie zbalansowany. Wzmacniacz dodatkowo jest w pełnej konstrukcji dual mono, żeby można było wykorzystać pełne spektrum jakby sygnału zbalansowanego. Na sam koniec do wzmacniacza będą podłączone kolumny, również w serii Fero. Więc w tym roku będzie cały właśnie set Fero. Streamerem, jakby źródłem dźwięku w naszym systemie będzie dźwięk cyfrowy pozyskany z naszego streamera, również Fero. Więc cały zestaw Fero. I dodatkowo będzie oczywiście podłączony do zestawu gramofon. Tak więc w tym roku będę miał dwa źródła, analogowe stricte. Z wypadką audiotechniki bardzo podobnie to będzie audiotechnika AT33SA, czyli MC i oczywiście źródło cyfrowe, czyli tak. Cały system roku będzie podłączony na przewodach metalowych. Przewody sygnałowe to będą zmiennie Silver Diamond,
Black Diamond, a kable głośnikowe będą wykorzystane oczywiście z polską premierą, bo to statement fan. Tak więc serdecznie wszystkich zapraszam. Oczywiście muzyki, tak jak wcześniej Konrad mówił, nie zabraknie, bo internet jest otwarty na wszystkie możliwości. Więc z przyjemnością zapraszam. Hotel Sobieski, pokój 206 i drugie piętro. Jak wchodzimy po schodach, to będzie po lewo. Wiesz co, były chyba, nie wiem, przynajmniej u mnie, problemy z fonią. Nie wiem, czy potwierdzają to nasi widzowie. Tak, u mnie też. Jakbyś powtórzył dokładnie lokalizację, tak, bo to ucięło. Okej, pewnie, nie ma problemu. To zapraszam was wszystkich. Hotel Sobieski, pokój 206. Jeśli wchodzimy schodami, tutaj, czyli tą środkową częścią, to będę po lewej stronie. Zapraszamy wszystkich gorąco, również się tam pojawimy, odwiedzimy cię, także spodziewaj się nas. Brawa dla Łukasza za pełną ofertę i za to, że po prostu podjąłeś się szalonego zadania, żeby stworzyć kolejny nowy produkt. Kolejną linię właściwie. No, powiem szczerze, system, że w tych czasach... Tak. Chodzi o to, że te moje sprzęty są bardzo specyficzne w takim białym kolorze i teraz no, jakby jest tendencja do zmiany kolorów w domach, więc jakby nie poprzestałem na jednej kolorystyce, więc poszedł całkowicie gruby dosłownie projekt przeprojektowania wszystkiego i stworzenia nowej linii, więc no, na audio show będzie teraz cały kompletny zestaw w zupełnie innym kształcie i wyglądzie niż dotychczas wszyscy mnie znali, więc myślę, że będzie coś ciekawego. Zapraszamy raz jeszcze. Dziękujemy za to, że pojawiłeś się u nas. Dziękujemy, pewnie, powodzenia i do zobaczenia. Do zobaczenia. Spokój 206. Okej, okay, super. Tak, mamy prezentację naszych gości, którzy zaprosili was do swoich pokoi. Teraz będą dwie prezentacje związane z tym, że my jako audio wideo sami zostaliśmy patronami medialnymi dwóch, można powiedzieć, imprez. Jednego pokoju i drugiej imprezy stowarzyszonej. O tej imprezie stowarzyszonej może od niej zaczniemy. Opowie Artur, bo miał już przyjemność być w miejscu docelowym. Arturze, oddaję ci głos. Tak jest. Oto jakby plansza pokazująca jednego z naszych gości, słynnego reżysera dźwięku, twórcy wielu nagrań, szczególnie w dźwięku surroundowym. I Andrzej Lipiński zasłynął w Stanach, znany jest bardzo w Polsce, ale też wszedł już ładnych kilkadziesiąt lat temu, bo to na przełomie wieków jakoś się stało, w rynek zarówno pro audio, jak i high-endowy. W związku z tym, że ostatnio odbyła się sesja Światowej Organizacji Inżynierów Dźwięku, Audio Engineering Society, oddział czy jakby branch tej organizacji w Polsce. ISSET się to nazywało, 2003. I miałem przyjemność być w tej właśnie sali. Jest to studio w Politechnice Warszawskiej, czy na Politechnice Warszawskiej, na nowo zrobione przez jednego z profesorów od akustyki, który po prostu całą swoją wiedzę i doświadczenie życiowe przelał na to właśnie studio. I pan Andrzej Lipiński bardzo był zadowolony z tego efektu. W związku z tym postanowił swoje flagowe konstrukcje, mam tu na myśli kolumny z serii 707 Signicze, właśnie tam pokazać w tej właśnie sali. Nazywamy to pokazem ultra high-endu, ponieważ no, mieliśmy też z Andrzejem
przepraszam, nie z Andrzejem, tylko z Januszem, być u pana Andrzeja i słuchać jego konstrukcji, tych zarówno wielkich, jak i tych znacznie mniejszych. I właśnie w tej sali, którą widać tutaj zaledwie w jakimś wycinku, ponieważ ma ona około 7 metrów wysokości i jest całkowicie na nowo zaadaptowana akustycznie, będzie ten właśnie pokaz. Jedyny taki pokaz w Polsce, ponieważ no, targi mają do siebie, że jest wielki szum medialny, tysiące osób na korytarzach, w salach, jest właściwie przesyt bodźców. Natomiast ten pokaz będzie poza terenem targów, nieopodal, bo to jest jedynie 2 km od hotelu Sobieski w budynku Politechniki Warszawskiej, co za chwilę pokażemy. I będzie to naprawdę unikalny odsłuch konstrukcji praktycznie w Polsce nieznanych. Warto posłuchać, poświęcić godzinę, mimo napiętego kalendarza różnych atrakcji na targach i zobaczyć, jak w spokojnych warunkach, fenomenalnej akustyce grają, jak zachowują się zarówno potężne kolumny 707 Signature Edition oraz najnowsze dziecko Lipiński Sound, czyli monitory aktywne. Maleństwa, których również słuchaliśmy razem z Januszem, gdy odwiedziliśmy pana Andrzeja Lipińskiego. To jest ta właśnie sala w całej okazałości, więc jeżeli będziecie już zmęczeni tym gwarem, szaleństwem, potężnym tłumem gości na targach, zapraszamy na spacer do Politechniki Warszawskiej i posłuchanie naprawdę z topowej półki światowej sprzętu pana Andrzeja Lipińskiego. Tutaj jest mapka. W tym miejscu mamy gmach główny Politechniki na tym placu. Plac też nazywa się Placem Politechniki. A tuż obok jest Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych. I w tym właśnie budynku obok, zaraz przy tym placu jest studio, które pokazywałem na zdjęciach poprzednio. A tutaj mamy z lewej strony hotel Sobieski Radisson i pieszo jest to 1,8 km, bądź też można jechać różnymi środkami lokomocji tutaj w to miejsce, więc jest to naprawdę niedaleka wycieczka. Ta plansza pokazuje, że Audio Video Summit zostało patronem medialnym tego właśnie pokazu, stąd serdecznie na niego zapraszamy w chwili wytchnienia od szumu medialnego, aby posłuchać prawdziwego high-endu. Ale wstęp będzie tylko dla osób zarejestrowanych. Tutaj za chwileczkę wkleję na nasz czat link, który znajduje się teraz na stronie i po prostu tam wystarczy wpisać imię, adres, e-mail i zostaniecie zwrotnie w korespondencji mailowej poinformowani o godzinie, miejscu, dacie tego specjalnego, jedynego odsłuchu w swoim rodzaju w Polsce. Tak wygląda formularz zapisu. Telefon jest opcjonalny, natomiast imię i adres jest obowiązkowy jakby do wpisania w tym właśnie formularzu. Więc wszystkich chętnych zapraszamy do wpisania się na tą właśnie listę, ponieważ no, pokaz jest dla osób zarejestrowanych. Zaproszenie wypłynęło od samego konstruktora, pomysłodawcy i wykonawcy tych niezwykłych konstrukcji, pana Andrzeja Lipińskiego, właściciela Lipiński Sound. Pora tylko na wklejenie linku. Także dziękujemy za zaproszenie, zapraszamy serdecznie Was na ten pokaz. Jeżeli właśnie tak jak Artur mówił, będziecie potrzebowali chwili wytchnienia, posłuchania w idealnie akustycznej sali bardzo fajnych zestawów, to jest to szansa na inne spojrzenie troszeczkę na targi.
tak troszeczkę z boku, z dystansem na to, co można osiągnąć w dobrze zaadaptowanym pomieszczeniu i z niezwykłymi sprzętami pana Andrzeja. Arturze, wkleiłeś link? Właśnie nie wkleiłem, bo nie mam okienka do wklejania linków. Nie wiem dlaczego. Będę musiał to zrobić na YouTubie w takim razie. Dobrze, to za chwilkę się ten link pojawi. I to będzie, rozumiem, Arturze, przez 3 dni, tak? Nie, raczej to będzie 1 dzień. Sobota? Prawdopodobnie sobota, bo pyta LKL-a, jaki to będzie dzień. Najprawdopodobniej będzie to sobota. Mhm. Okej. Za chwilę wskleimy link na YouTube w takim razie. Ja jeszcze zapomniałem o naszym jednym gościu, który u nas występował, a nie powiedzieliśmy o tym. Jarek Waszczyszyn, czyli właściciel marki Hanshin Audio, przesłał nam to, z czym wystąpi na targach, więc ja postaram się pokazać, a Artur postara się jeszcze opowiedzieć. Dobrze, tylko chciałem wkleić jeszcze link. Dajcie mi 5 sekund. Dajcie mi jeszcze 5 sekund, ale nie wiem dlaczego. Złośliwość materii. Przerwę tylko w takim razie udostępnianie. To może inaczej, to ja powiem o naszym drugim miejscu, w którym zostaliśmy patronem medialnym, a tu już wrócimy do Ancient Audio za chwileczkę, dobrze? Dobra. Okej. Drugim miejscem, w którym mamy patronat medialny, jest strona, pokój. Kasota Audio. Kasota Audio pewnie kojarzycie, bo Kasota Audio to jest manufaktura, która się u nas już pojawiała. Manufaktura, która była fundatorem nagród w 10. odcinku Audio Video Summit. Można było wtedy uzyskać takie fajne podstawki pod płyty pokazujące, co aktualnie jest odtwarzane. I w apartamencie analogowym 202 w hotelu Radisson Blu Sobieski firma Kasoto wystawia się ze swoimi rzeczami, które produkuje, czyli rzeczami z drewna. Będzie to apartament, który być może kojarzycie z zeszłego roku, gdzie wystawiała się firma TR Audio, również z firmą Kasoto. Kasoto dostarczał wtedy stoliki i stolarkę, plinty do gramofonu. Sama firma jest firmą, która jest zrodzona z pasji do drewna, czyli produkuje to, o czym przed chwilą wspominałem. Arturze, jakbyś sobie wyciszył, bo bardzo słychać klawiaturę. Okej, okay, dzięki. Te stojaki, o których mówiłem, można położyć zarówno płyty CD, jak i płytę winylową. One są dwufunkcyjne. To jest firma, która produkuje również stoliki pod zamówienia klienta, czyli klient określa, jaki chce mieć stolik, w jakich rozmiarach, ile platform, w jakich wysokościach. Oczywiście wszystko jest zrobione z litego drewna, są one przepiękne, niesamowicie wykonane, niepowtarzalne, czyli nie znajdziecie takiego drugiego stolika. Mam już parę osób, których te stoliki stoją. Każdy ten stolik jest inny i każdy jest niesamowicie wspaniały. Plinty, tak jak wspominałem, mamy również pudełka na płyty. Jest tego dość sporo, jeżeli chodzi o wyroby z drewna. Natomiast w tym roku firma Kasoto zaszalała, bo stwierdziła, że wystawi się ze swoimi kolumnami. Kolumny, które zostały opracowane na potrzeby prezentacji na Audio Video Show 23, to są kolumny, to jest autorski projekt Kasoto. Nazywają się Onwati. Onwati to co było na początku naszej prezentacji. Jest to konstrukcja o tyle ciekawa, że będzie ona zestawiona w pokoju analogowym sobieskim, czyli 202, z produktami TR Audio, czyli z tymi, które znacie pewnie z zeszłorocznej wystawy. Czyli będziemy mieli tutaj wzmacniacze końcówki mocy z TR Audio, będziemy mieli tutaj też wszystko analogowe, czyli będzie zarówno i gramofon, jak i również magnetofon szpulowy. Cały ten dźwięk będzie mieszanką analogu i drewna, którym będzie otoczony cały pokój. To jest zdjęcie z zeszłego roku, z pokoju 202.
te kolumny, które się pojawią, to są kolumny, które są o tyle ciekawe, że jeszcze na miarę do firmy Casotto, jeżeli ktoś by chciał się skontaktować z firmą Casotto, a kolumny, które się pojawią, to są kolumny zbudowane w całości z drewna. Mamy sekcję niskotonową 2x15 cali, czyli dwa 15-calowe głośniki na stronę papierowe o efektywności około 94 dB w obudowach H-frame, czyli half-frame po naszemu, bądź też H-frame po angielsku. Przewodniki wykonane na specjalne zamówienie firmy Casotto. Środek będzie na tubie retrotematycznej, papierowej, z małej manufaktury europejskiej będą to głośniki. Tę tubę już słyszałem, więc muszę powiedzieć, że no, zrobiła olbrzymie wrażenie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób prezentuje dźwięki, jaka jest piękność przekazu tej tuby. I góra będzie dopełniona wizatorem TEL16H, czyli Twitterem, który nie wymaga rekomendacji. Z ciekawostek, zwrotnica do tych kolumn nie będzie zawierała rezystorów, to się rzadko zdarza w dzisiejszych konstrukcjach, nie będzie zawierała punktów lutowniczych, czyli lutowania elementów, wszystko jest od terminala do terminala, wyjątkiem są dwa punkty wspólne, żadnego korektora, zbędnych drucików, kabelków, czyli coś zupełnie innego od tego, co mamy na rynku, no i całość wykonana, tak jak mówię, tuba drewniana, obudowy H-frame również drewniany, olbrzymia konstrukcja, bardzo wysoka, ciężka, plus to, co mówiłem wcześniej, czyli zestaw TR Audio, który będzie napędzał to wszystko. Także zapraszamy serdecznie, jesteśmy patronem medialnym, w pokoju pojawi się również firma Nowak Audio, pozdrawiamy Pawle, czy Pawła też pewnie kojarzycie, czy z jego kanału, czy też z wystąpień, czy też już spotkań na poprzednim audio, wideo show. Będziemy tam dość często się pojawiać w tym pokoju, więc jeżeli chcecie się nas spotkać, czy też porozmawiać o audycji, o głośnikach, które w jakiś sposób też promujemy, bo uważamy, że warto zobaczyć nowe polskie rozwiązanie na rynku, to serdecznie zapraszamy. Apartament analogowy 202 Hotel Radisson Blu Sobieski, to jest naprzeciwko Ancient Audio i bardzo niedaleko od Lucarto Audio, więc taka kumulacja porządnego grania w polskim wykonaniu. To chyba tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o drugi nasz patronat medialny, wracamy do Artura. Arturze, zamieściłeś link? Pojawił na czacie, więc zapraszam do rejestrowania się na pokaz specjalny Ultra czy Ultra High End by Lipiński Sound w fantastycznej scenerii czy akustyce studia Politechniki Warszawskiej. Dobrze, to jeszcze mamy tak, dwa słowa na temat Ancient Audio, to o czym wspominaliśmy, ja już uruchomię prezentację, Arturze, powiedz w dwóch słowach, z czym Jarek pojawi się na targach, bo nasz gość już czeka, jest 20.44, obiecaliśmy 20.30-40, więc jesteśmy opóźnieni, więc szybciutko zaprezentujemy jeszcze to, co przygotował Jarek Waszczyszyn na targi. Tak jest. Na pewno starsi wiekiem czy stażem w audio pamiętają Ancient Audio, zasłynął odtwarzaczami high-endowymi Lektor i było wiele pokoleń tego topowego, absolutnie dla wielu kultowego odtwarzacza CD. Był on oznaczany cyferkami, później pojawiły się kolejne odsłony, między innymi Lektor Grand i tak dalej. Po długiej przerwie Jaromir Waszczyszyn postanowił reaktywować jakby ten projekt z czeluści archeologii czy czasów Ancient, niczym swego rodzaju wykopalisko Ancient Audio, ale nie jest to stara konstrukcja, jakoś tylko odnowiona, ale to jest to zupełnie nowa konstrukcja na nowym laserze i przetworniku i cała elektronika również została
od jakby zera zaprojektowana przez Jaromira Waszczyszyna, więc będzie prezentował to urządzenie, które wygląda tutaj jak czarna puma czy czarna pantera, nieco tak stylowo i zadziornie. I co ciekawe, to urządzenie nazywa się Lektor Joy. Jaromir stwierdził, że tam technikalia technikaliami, różne parametry, bity, bajty i tym podobne rzeczy to jedno, ale przede wszystkim liczy się przyjemność z obcowania z muzyką. W związku z tym postanowił swoje najnowsze dziecko z tej serii high-endowej nazwać Lektor Joy. Tutaj widzimy nieco od środka, jak wygląda zaprojektowany na nowo odtwarzacz CD, jakie kondensatory tam występują, DAC-i i tak dalej, i tak dalej. To dla miłośników po prostu rozebranych urządzeń od środka. Tu mamy wyjścia, czyli to, którędy sygnał wydostaje się na zewnątrz do już wzmacniacza. Wyjścia analogowe, wyjścia cyfrowe. Jest też możliwość programowania. Jeszcze nie wiem, na czym to dokładnie polega, ale możecie zapytać, będąc na targach w pokoju Ancient Audio. On jest dosłownie naprzeciw, vis-a-vis tego pokoju, gdzie będzie Kasoto. I przy okazji odwiedzicie również Jaromira i zobaczycie lektora Joy. P3, procesor dźwięku, no to jest jakby patent Jaromira, który rozwija ciągle. A są to jakby sterowniki, cyfrowe sterowniki do wysterowania kolumn. Co to oznacza? No, ktoś, kto zna tego typu konstrukcje z innych firm, no to troszeczkę jest jakby idea sterowników w Windowsach, gdzie pod konkretną drukarkę jest konkretny zrobiony sterownik, który reaguje na pewne jego odchylenia od liniowości, na przykład charakterystyki, albo gdy przetwornik wpada w jakieś wibracje bądź też zniekształcenia. Zadaniem tego układu jest dopasowanie, czy taka kompensacja przetwarzania sygnału audio, żeby w głośnikach, kolumnach tych wyjściowych zachować liniowość i ustrzec się przed różnymi pułapkami, jakie stwarzają pomieszczenia akustyczne, mniej czy gorzej zaadoptowane. To patent Jaromira, kondensatory słynne, które umieszczone są w stopniu wyjściowym, referencyjne, tak to wygląda od środka. Jaromir odsłonił tutaj nieco rąbka tajemnicy i zapraszamy. To będzie odtwarzacz Lektor Joy, ale Jaromir jeszcze współpracuje w ramach innego brandu Fram i tam zostały opracowane zupełnie też nowe kolumny. Więc jeżeli znacie ten brand, to z pewnością będziecie ciekawi, co nowego pojawiło się pod brandem Fram. To również w tym pomieszczeniu, w którym Jaromir będzie się na targach na drugim piętrze wystawiał.
Gorąco zapraszamy. Jak będziecie już u Kasoto, to wpadnijcie do Ancient Audio i odwiedźcie oczywiście Łukasza również na Piętrze Pięczym. Nie zapomnijcie jeszcze o Konradzie na trzecim i o Macieju na zerówce. Także macie już plan, gdzie warto iść i co zobaczyć. Gdzieś się tam będziemy kręcić, to pewnie się miniemy i przybijemy sobie żółwika, czy też piątkę. Dobrze, bo jest 20:50, nasz gość już tam nie może się doczekać. To są oklaski dla naszych wystawców, a tutaj są oklaski na wejście dla kolejnego naszego prelegenta, który najbliższe 4,5 godziny co najmniej zajmie. Janusz zapowiedział, że catering jest na dzisiaj zamówiony. Koło godziny pierwszej w nocy będzie barszczyk z krokietem. Tak, dokładnie. I potem w tym barszczyku będziemy pewnie kończyć imprezę. Dobrze, nie przedłużajmy, Arturze. Zaprośmy naszego gościa. Gościem naszym jest Adam Rybaczek, właściciel Arsoundu, firmy, którą pewnie znacie. Witaj, Adamie. Dobry wieczór wszystkim, a zwłaszcza dobry wieczór Arturowi i Januszowi za zaproszenie. Dziękuję bardzo gorąco. To będzie moje pierwsze wystąpienie w tak szerokiej publice. No, troszkę stres, ale patrząc na wasze podejście do, i profesjonalne podejście do swojego, do swojej pracy, no naprawdę myślę, że jakoś wyluzuję i co będę mógł, to bez drgającego głosu odpowiem na każde pytanie. No może nie na każde, ale na pewno na większość z nich. Adamie, ja mam postulat na wejście, żebyś wyłączył slow motion. O, a uwaga, bo... Jestem słaby w technologicznie w takie rzeczy. Znaczy, czasami ci internet ginie i tak troszeczkę cię przecina, ale głos jest także ok. Adamie, to był żart. Wybacz, to był żenujący żart prowadzącego. Dzięki. Slow motion, no to takie zwolnienie, jeżeli chodzi o twoje ruchy z racji transmisji w internetach. Natomiast głos jest ok. Głos jest ok. Adamie, ja ci powiem tak, oddawałem głośniki do naprawy parę razy i za każdym razem było tak, głośnik nie grał, wysyłałem, odbierałem, głośnik grał, więc wszystko było ok. Ale żeby ktokolwiek, naprawiając ten głośnik, zwrócił uwagę, że brakuje jakiejś naklejki, że gdzieś coś jest jeszcze niedopracowane, że to nie jest tak zrobione perfekcyjnie, nigdy mi się nie zdarzyło. Nie wysyłałem do ciebie, tutaj przyznaję bez bicia. Natomiast to, co zobaczyłem, co ty robisz z głośnikami, jaką ty masz pasję i serducho do napraw głośników, to się po prostu w głowie nie mieści. Rozmawialiśmy wcześniej, gdy proponowałem ci wystąpienie, mówiłeś mi o różnych głośnikach, o różnych rzeczach, które ty tam robisz i jak ty odtwarzasz to, co jest, nawet jeżeli to jakby nie ma znaczenia, bo głośnik naprawiłeś, okej, ale potem patrzysz, obudowa, tutaj czegoś brakuje, tutaj nie ma loga, można to dorobić. No człowieku, kto teraz tak robi? No jak w ogóle to tak możliwe jest? Znaczy to możliwe jest, tylko to też jest ważne, że trzeba to lubić, tak jak wspomniałem, że to jest pasja od wielu, wielu lat, bo samymi głośnikami, no w tej chwili będzie 36 lat, jak zajmuję się głośnikami, zawodowo od troszkę krócej, ale faktycznie tak, jest to pasja, jest to taka chęć doprowadzenia tego czegoś, czego już nie ma, co zaczyna brakować, do stanu takiego, jak kiedyś też to wyprodukował, bo jednak jakby nie było tych ludzi, którzy jeszcze pasjonują się starym sprzętem, wintażowym sprzętem, jest bardzo dużo. Jedni ludzie to są tacy, którzy tam z własnych młodych lat pamiętają, jak to było, ale też jest dużo młodych ludzi, którzy w to wchodzą, prawda? I to jest fajne. Jak ja to robię? No nie ukrywam, że jest to też wielkim wysiłkiem, jeżeli chodzi o szukanie części, których już nie ma, tak? Których trzeba szukać daleko za granicą, tak samo w Stanach, w Europie. Niektóre części kupujemy też tutaj w Polsce, ale to nie są już kompletne części, bo trzeba na przykład, dajmy na to na przykładzie jakieś tam membrany, wyciąć tamto zawieszenie, włożyć inne zawieszenie, żeby waga membrany się zgadzała z wagą oryginalnego, którego tam kiedyś była i tak dalej, i tak dalej. No tak, jest to pasja, to gdzieś tam zabiera trochę chorobą, ale myślę, że fajnie jest tak uratować coś i ktoś, to już nawet nie chodzi o pieniądze, że ktoś za to zapłaci, ale że ktoś się cieszy tym, że ma to, co było kiedyś i to wygląda nadal tak, jak jest
jak było kiedyś, o, na tej zasadzie. Dokładnie. Dobrze, przejdźmy do prezentacji może, bo mamy dość dużą liczbę slajdów i dość dużo przypadków naprawy, którą wykonywałeś. Już otworzę twoją prezentację. Mam nadzieję, że się uda. Jest. Znachor od głośników. Na Netflixie był film Znachor. To była trzecia ekranizacja powieści, natomiast ty jesteś jakby ponad to, bo no, ja nie spotkałem nikogo takiego, co tak robi głośniki. Ale to będę się powtarzał pewnie jeszcze nie raz. Adamie, poza serwisem głośników zajmujesz się też stolarką audio. Tutaj jeszcze tak wtrącę, zanim oddam ci głos. To są dwa głośniki Grundiga. Pewnie grundigowcy poznają, co to za głośniki. Wysokotonówki serii Prof. Jeden, który jest tylko pokazany z zewnątrz, bo wewnątrz to była tragedia. Nie mam zdjęć, nie zamieściłem w prezentacji, ale znajdziecie na profilu Arsound na Facebooku. A ten po stronie prawej to jest to, co Adam z tym zrobił. Jak ja to zobaczyłem, to stwierdziłem, nie mam pytań. Coś pięknego, coś niesamowitego. Ale wróćmy do tej stolarki, bo ta stolarka też jest pewną częścią twojej firmy i też robisz niesamowite rzeczy. Jakbyś dwa słowa powiedział o tej stolarce tutaj na wejściu, na wstępie. Już powiem. Teraz tak, jeżeli chodzi o stolarkę. Stolarką akurat zajmuję się też wiele, wiele lat, dlatego że tutaj muszę powiedzieć, jestem z zawodu stolarzem. Kiedyś nawet było modne być czeladnikiem, takim właśnie jestem. I stolarka dlatego, dlaczego pogubiłem się w słowach. Więc tak, jeżeli chodzi o stolarkę, przede wszystkim stolarka, czyli renowacja, prawda? Renowacja starych urządzeń, które mają duszę, które mają wygląd. I to jest prawdziwe dzieło stolarskie, które kiedyś się odbywało. W tej chwili, no powiedzmy, jest to jakaś tam stolarka robiona większość przez urządzenia kopiujące, przez urządzenia typu CNC i tak dalej. Kiedyś ta stolarka była inna i tego właśnie też trzeba to odratować, tak? Co odratowujemy? No przede wszystkim bardzo ładnie robimy plinty. Co robimy? Przede wszystkim kolumny, jeżeli chodzi o zmianę fornirów, o lakierowanie, czy czasem nawet przebudowę jakiejś tam konstrukcji, tak jak ostatnio jest to modne u nas przez nazwijmy to pasjonatów kolumn Sansui, tak? Sansui serii SP, które, no jak wszyscy dobrze wiedzą, nie mają jakichś tam super osiągów, jeżeli chodzi o bas, a jednak mała przeróbka skrzyń na powiedzmy grubsze, szersze, głębsze, odpowiednio zbudowane, odpowiednio dopasowane z zawieszeniem górnym głośnika niskotonowego, robią niewyobrażalne piękne rzeczy, więc stolarką tak. Tak jak napomniałem, gramofony, amplitunery, robimy też swoje konstrukcje kolumn, z tym, że to nie są konstrukcje na skalę jakąś tam dużą, to są pojedyncze sztuki dla indywidualnych klientów, że sobie zażyczy takie coś, albo jak to często bywa, panie Adamie, proszę nam coś zbudować, może to fajnie zagra, no i wtedy trzeba coś wymyśleć, zbudować, dobrać do tego jakiś efektowny fornir albo wykończenie. Takie rzeczy właśnie też lubimy. Także. Okej. Głośnik. Zacznijmy może od głośnika, bo w agendzie do dzisiejszego spotkania było, co to jest głośnik, jak to działa. Dlaczego jest przyjęta nazwa głośnik? To jest raczej przetwornik elektroakustyczny, który zamienia nam prąd na falę dźwiękową, ale przetwornik elektroakustyczny, gdybyśmy tak powiedzieli, że sprzedajemy przetworniki elektroakustyczne, to każdy by się popukał po głowie, a coś takiego to jest. Wiesz, skąd się wziął ten głośnik? Skąd się wziął, to może jakieś porównanie. Czy jak przyjdę do ciebie, powiem, Janusz, pożycz mi banknoty Narodowego Banku Polskiego w wysokości 100 zł PLN, tak? To tak. Nie, wolę, to pożycz mi stówkę, tak? Tak, ale tak, pożycz kapustę, nie? Myślę, że potocznie jest to nazwane głośnikiem, no bo to jest sprzed wielu, wielu lat historyczne określenie urządzenia, które wydaje głos, tak? To było kiedyś z kołchoźnikami, które na słupach gdzieś tam na wsiach, tak, w małych miasteczkach wisiały. Przetwornik elektroakustyczny, tak, no przetwornik elektroakustyczny jest to naszą polską nazwą urządzenia, które przetwarza, jakby nie było, jak sama nazwa mówi, przetwornik elektroakustyczny, który zamienia właśnie jakąś tam indukcję w dźwięk. No i chyba może dlatego, no to jest
taka moja znikoma wiedza na ten temat, tak? Więcej mogę powiedzieć, co ten przetwornik elektroakustyczny ma w sobie wewnątrz. I o, proszę, tak jak tutaj widzimy, takie podstawy, prawda? Podstawy. Tak. Natomiast, no i o tym mogę więcej powiedzieć niż powiedzmy, skąd się wzięło to, a skąd się wzięło tamto. No to powiedzmy, z czego składa się ten głośnik na tym prostym przykładzie. Tak jak tutaj widzimy na załączonym obrazku, prawda, mamy z magnesu, mamy z cewki, z dolnego zawieszenia, z resoru. O właśnie, dlaczego dolne zawieszenie, a nie resor, albo odwrotnie. Nie wiem, potocznie mówi się na to resor. No, to jest na zasadzie tak jak w samochodzie jest to resor, a nie tam część element zawieszenia, powiedzmy, przedniego. Tak? Kosz głośnika. No, kosz głośnika to też chyba trafione określenie, no bo to wygląda jak kosz. Kosz. Też fajnie się to nazywa, prawda? No ale wolałbym to chyba nazwać korpusem. Nie wiem, niech to będzie. No membrana, no to już nie ma na to rady, musi tak zostać i niech tak będzie. Zawieszenie górne, tak samo jak niektórzy też to nazywają właśnie resorem górnym. Nie, ja myślę, że zawieszenie górne jest fajne i niech tak zostanie. No i kopułka przeciwpyłowa, tak zwany, jak to potocznie mówimy, grzybek. Więc chyba tyle na temat. Coś brakuje na tym. No mamy tutaj jeszcze szczelinę cewki, powinien być jeszcze jakiś otwór wentylacyjny. To znaczy, są jeszcze otwory wentylacyjne, prawda? Są w rdzeniu, są otwory wentylacyjne, są też otwory wentylacyjne na cewce, są otwory wentylacyjne na membranie, które są przykryte kopułką przeciwpyłową, tak? Kopułki przeciwpyłowe są też stosowane. Powiedzmy tekstylne, które kiedyś chyba bardziej były stosowane niż teraz, z racji, że nie wiem, czy uznawano to za filtrowanie powietrza, które tam jest tłoczone, chociaż lepsze tłoczenie powietrza daje kopułka pełna celulozowa czy polipropylenowa. To chyba tyle tak w skrócie. Ja wiem, że ja mało się wypowiadam, ale staram się jakoś ogólnikowo. No to wiemy mniej więcej, z jakich elementów składa się nasz przetwornik elektroakustyczny, tudzież głośnik. Rodzaje głośników. Tych rodzajów głośników jest dość sporo. My wykorzystujemy głównie te takie najbardziej popularne, czyli rozumiem dynamiczne, magnetoelektryczne, ale mamy elektromagnetyczne, elektrostatyczne, magnetostrykcyjne, czyli piezoelektryczne, jonowe, to ja rozumiem, że to są jonowe, takie bez membran, które działają jak plazma, to jest ten typ, coś takiego, czy nie bardzo? Przyznam się tutaj szczerze, że jeszcze nigdy nie miałem styczności z takim głośnikiem. Nie miałeś. A nie. Najczęściej? Najczęściej które z nich? Oj, najczęściej z tych wszystkich, które tutaj przynajmniej mamy, tak, chyba wszystkie, ale najczęściej jednak okulary, przepraszam. O, małe to jest to, powiększę troszkę. O właśnie. Nie, to myślę, że raczej wszystkimi się zajmuję. Najczęściej są to głośniki z magnesami ferytowymi, z neodymowymi, tradycyjne, prawda? Tradycyjne, membranowe i tak dalej, więc głośniki dynamiczne. Czy jest tego troszeczkę? One się oczywiście różnią sposobem zamiany tego prądu w dźwięk. Będziemy się rozmawiać o uszkodzeniach głośników i jak te uszkodzenia naprawić. Co się najczęściej psuje w głośniku? Co jest taką najczęstszą przyczyną awarii głośnika? To znaczy tak, może zacznijmy od tego, że nie ma jak gdyby stałego problemu z uszkodzeniami głośników, bo ktoś by powiedział, że często palą się cewki. Ktoś by powiedział, że albo zawieszenia górne, powiedzmy piankowe się rozsypują, czy nie wiem, czy zerwie się magnes i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie ma na to reguły. Pianki, wiadomo, kruszą się w momencie, kiedy już głośnik przekroczy swój wiek dorosłości, więc musi być coś w nim wymienione. Natomiast bardzo często, tak jak u mnie na blacie, zdarza się, że pomimo tego, że głośnik tam się spali i tak dalej, ale często są uszkodzenia też mechaniczne. Ktoś podejdzie i wiadomo, jak to jest w sklepach, podchodzi, nagniata, prawda, membranę, jak gdyby to było coś fajnego, że się pogniecie membranę, tak? Tak samo jak widujemy czasami w jakichś salonach sprzętu audio, gdzie stoją wzmacniacze, czy amplitunery, które są w ogóle wyłączone, ktoś przychodzi i wciska guziki, tak? Po co
robić. Tego nie róbmy. Nie wolno mechanicznie głośników dotykać. One są po to, żeby dostawały od tyłu, jak to się mówi, prądu i one na tym działają. Co się najczęściej psuje? Tak jak wspomniałem, zawieszenia górne, palą się cewki przez nieumiejętne użytkowanie przetworników, tudzież głośników. To są chyba najczęstsze przyczyny. No cóż, no pianki, tak jak powiedziałem, ze starości, ale natomiast cewki, o których wspomniałem, że się palą przez nieumiejętne użytkowanie. Tak, to jest chyba największy problem, że ktoś nie dba o to, żeby głośnik dostał odpowiednią moc, odpowiednią impedancję, a już na pewno źródło dźwięku, które odtwarza muzykę, prawda? No szkoda, bo niektóre głośniki, których jest praktycznie już na palcach u rąk, można policzyć, no ktoś nie dba o to, no, katuje i się palą, tak? Mhm. Nie rozmawialiśmy tutaj, pokazaliśmy budowę głośnika, natomiast nie rozmawialiśmy o parametrach głośnika. Tych parametrów jest bardzo dużo. Oj, to jest nieskończoność. Tak, to jest spora ilość informacji dotyczących samego głośnika. Od producenta zazwyczaj dostajemy te informacje. O tych parametrach rozmawialiśmy w kilka poprzednich edycji Audio Video Summit. Był wywiad z Pawłem Rzepczyńskim, gdzie opowiadaliśmy o poszczególnych parametrach, na co one mają wpływ i do czego służą, więc jeżeli macie ochotę, to wróćcie do tamtego odcinka, jeżeli chcecie posłuchać o parametrach. My zajmiemy się tutaj naprawą tą mechaniczną tego głośnika. Oczywiście te parametry są istotne z punktu widzenia naprawy, bo też musimy w jakiś sposób przywrócić niektóre parametry, które w oryginale powinny być, ale to do tego dojdziemy. Przejdźmy do Twojej pracowni. Przygotowaliśmy tutaj dla naszych widzów proces rekonstrukcji kilku ciekawych głośników. Zaczniemy od głośnika NALM. Pierwszy raz słyszę taką nazwę i pierwszy raz widzę taki głośnik. Możesz coś więcej powiedzieć? Historia tego głośnika była dość przyjemna. Mam nadzieję, że właściciel tego głośnika nas ogląda, chociaż to jest klient jeden z tysiąca, czy więcej, który do mnie zadzwonił i przedstawił sytuację taką, że ma głośnik NALM, co mnie już zdziwiło, że takie coś istnieje. No i wysłał mi zdjęcie kolumny właśnie z tym głośnikiem i tak się patrzy, i aż głupio było zadać pytanie, no skoro jestem uznawanym jakimś tam fachowcem, no to jak mogę zadać pytanie, jaki jest to głośnik, tak? No gość nie powiedział, więc musiałem wywnioskować, no i zadał pytanie, mówi, wie pan, panie Adamie, ja to wysyłałem ten głośnik gdzieś tam za granicę do serwisu, nikt się nie podjął naprawy tego głośnika, z racji, że nie ma do niego części. W kilku miejscach był ten głośnik w naprawie, nikt go nie zrobił, no i zapytał mnie, czy jestem w stanie to zrobić, więc no, co miałem powiedzieć, no tak, no tylko muszę go mieć w rękach, prawda, żeby określić jego uszkodzenie, zobaczyć, z czego jest wykonany, jakie ma zawieszenie, jakiej grubości, jakiego wychyłu i tak dalej, i tak dalej. Takie proste rzeczy. No więc pan zdecydował się, że tak, on to wyśle, on to powierzy w moje ręce, więc okej, no przyjechało. Nie to, że od razu z entuzjazmem, super, mam fajny głośnik, zaraz go naprawię, niech wszyscy widzą, jaki to jestem kozak. Nie, to nie na tej zasadzie, bo do takich rzeczy podchodzi się z potężną dawką jakby pokory, prawda? Tu nie można fisiować przy czymś takim, bo to jest poważna rzecz. Gość zresztą powiedział, że wydał na to bardzo dużo pieniędzy, na te kolumny, więc trzeba się do tego zająć spokojnie i tak dalej. No ale w momencie, kiedy już dorosłem do tego głośnika, żeby do niego zajrzeć, okazało się, że no jest problem z głośnikiem, bo trzeba dobrać zawieszenie, które będzie no identyczne z oryginałem, tak? Ale też trzeba dobrać dolny resor, który będzie współgrał tak, o dokładnie tak, tam na którym ze zdjęć jest też pokazany oryginalny dolny resor i udało mi się znaleźć, nie pamiętam teraz, gdzieś albo to były Niemcy, albo Holandia, nie pamiętam, resory do tego głośnika, które odpowiadały właśnie i wychyłowi, i twardości. No też trzeba brać pod uwagę, że ten resor, który to był, no już nie był pierwszej młodości, nie był pierwszej sprężystości, więc musiałem też troszeczkę, że tak powiem, domyślić się, jaka jego będzie wartość tego zawieszenia dolnego, i taki właśnie założyłem.
ale tu okazało się większym problemem nie zawieszenie górne, bo takie też zdobyłem, łącznie z dolnym zawieszeniem, ale większym problemem były magnesy neodymowe. Dlaczego problemem? Dlatego, że magnesy neodymowe były sklejone do siebie w przeciwfazie, tak to nazwijmy, tak, że się odpychały. No i teraz jeden z tych magnesów, no niestety, no jest w tulei takiej miedzianej i cewka, która wchodzi w szczelinę, ta tuleja jest, ja troszeczkę nie po kolei, ja tu widzę obrazowo, ale ciężko jest mi to opowiedzieć słowami. Musiałem to potężną siłą, to ściskami, no, ja wiem, że to źle zabrzmi, stolarskimi ściskami, musiałem je ściągnąć na klejach żywicznych, żeby to złożyć, żeby ta szczelina była idealnie równa, bo składało się to z dwóch odpychających się magnesów. Tak, była to walka, bardzo ciężka walka, ale wygrana i to całkiem nieźle, po czym właściciel głośnika, jak wysłałem, znaczy najpierw wysłałem mu zdjęcia, że z całego procesu jak to wygląda, no facet mówi, że nie wierzy w takie rzeczy, więc już jest super. No i powiedziałem, że zrobiłem naprawdę to, co było jak najbardziej możliwe do zrobienia, żeby ten głośnik był w 100%, znaczy inaczej, może w 90% zbliżony do oryginału. No i po czym pan przemiłym telefonem mnie pocieszył, że no grałem idealnie, grałem wręcz identycznie, nie ma absolutnie tylko tyle, że on wie, że ten był naprawiany, no to wówczas może się mu bardziej przyjdzie, ale tak to nie, jest super, no był przezadowolony, choć głośnik trudny do naprawy bardzo, tak, to trzeba przyznać. Tam jest membrana taka płaska z tego, co widzimy? To jest membrana składająca się z dwóch powierzchni, może inaczej, to potocznie my to nazywamy plasterem miodu, tak? Tak jak kiedyś stosował to Pionier w niektórych swoich wyrobach, że były to plastry miodu. Tutaj może nie jest to dokładnie plaster miodu, ale na pewno jest to krateczka aluminiowa z bardzo cienkiej blaszki, z dwoma blaszkami płaskimi, które ten właśnie plaster przysłowiowy miodu trzymają i to jest na płasko przyklejone do cewki, więc ta cewka, płaszczyzna cewki musiała być też idealnie równiutka, co do, no już nazwijmy, setnej milimetra. Cała powierzchnia była pokryta, teraz właśnie nie pamiętam, czy to było chropowate, czy nie, niestety nie pamiętam, bo to było jakiś czas temu. Wyjątkowo leciutkie to było. Po rozebraniu tego głośnika ta membranka z cewką była niewyobrażalnie leciutka. To były już po prostu gramy, prawda? No i tutaj właśnie na zdjęciu mamy w tej tulei, widzimy resor dolny, widzimy cewkę, która super, że przeżyła. No i właśnie jest w środku w cewce tuleja mosiężna czy miedziana, wydaje mi się, że miedziana i w środku w tej tulei jest właśnie ten magnes neodymowy i on się tam, że tak powiem, nikiel z niego zszedł, no i trzeba było to wszystko zabezpieczyć przed kolejną degradacją, żeby to później żywica przykleiła się do neodymowego magnesu, który tam widzimy w głośniku, jest gładziutki, płaski, tak? Więc to musi się trzymać. A potężna moc, naprawdę potężna moc, pomimo że głośnik jest mały, bo średnica cewki miała tutaj około 30 mm, więc to jest naprawdę malutki głośnik. A ja mam duże palce i dałem sobie radę, naprawdę. A to jest głośnik średniotonowy? Wysokotonowy. To jest głośnik wysokotonowy. Tak, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest średnio wysoki. Nie, jest to głośnik wysokotonowy. Nie pamiętam teraz jego skuteczności, nie pamiętam jego oporu, bo naprawdę to było dawno, ale był przewyjątkowo, jeżeli chodzi o precyzję wykonania, był przewspaniale zrobiony, naprawdę rewelacyjnie. Nie wiem, czy jeszcze firma sprzedaje kolumny, czy firma w ogóle istnieje, nie wiem, bo nie zagłębiałem się, ale jeżeli jeszcze istnieje, to no, warto się tym zainteresować. Tym bardziej, że z opowieści właściciela tych kolumn są to kolumny, które grają wyjątkowo precyzyjne, są naprawdę ułożonym zestawem, jeżeli chodzi o dźwięk. Także tu mówię, że to fajnie wykonane głośniki, naprawdę. No tutaj widać skalę tego zniszczenia. Bardzo, bardzo.
No i efekt końcowy za chwilkę zobaczymy, jak to udało się złożyć do kupy. No, ja to widziałem. Jeszcze się wtrącę troszkę, tak? Janusz. Tutaj widzimy na membranie, prawda, taki krążek delikatny. Tak, tak. Mhm. Ten krążek był zrobiony jak gdyby z takiej twardej pianki, ale to była pianka kauczukowa. To nie była pianka poliuretanowa, piankowa. Oj, weszło mi teraz z głowy, ale to była kauczukowa pianka, to był spiek jakichś tam kawałków. Mhm. Nie wiem naprawdę, bo szukałem tego głośnika gdzieś w internecie, żeby coś o nim poczytać, no praktycznie nic nie znalazłem, ale do czego to służy? Nie mam bladego pojęcia, pomimo, że się tym zajmuję, tak? No ale jak ktoś będzie wiedział, zapraszam, żeby mi to powiedzieć. No to mamy pole do popisu dla naszych widzów, jeżeli ktoś wie, do czego to jest, to znać w komentarzach. No i tutaj mamy już końcówkę tego, czyli jest nowe zawieszenie górne, nowe zawieszenie dolne, no i tutaj całość wygląda znacznie, znacznie lepiej, nie mówiąc już o reszcie. Nadmienię jeszcze, jeżeli ktoś przyglądał się tej prezentacji, tu może się zatrzymajmy, tak, bo proszę zauważyć, że cały korpus, który widzimy z tymi otworami, prawda, cały, do momentu, gdzie jest wklejone górne zawieszenie, to cały ten korpus jest z miękkiej, grubej gumy. Mhm. To nie jest element z jakiegoś stopu metalu, tylko to jest guma. On, ten głośnik cały drży. Więc jakbyśmy zobaczyli go od tyłu, to też widzimy, że ta guma jest przetłoczona na zasadzie zawieszenia, tak jak jest zawieszenie górne, z tym, że to jest z grubej gumy i dopiero to jest przykręcone do pierścieni metalowych, które tam też później będzie widać, jak pokażesz. Mhm. I to już jest korpus tego głośnika. Nie, to już mamy następny głośnik. A tu mamy naprawdę... To przejdźmy. Spoko. Możemy przejść nawet do kolejnego głośnika. Pionier. Tak, ciężka praca. Tutaj chcę pozdrowić właściciela tych pionierów z Elbląga. To jest naprawdę super gość. Młody człowiek, który pasjonuje się właśnie takimi starymi rzeczami. Mnóstwo tego przywozi do mnie do odrestaurowania. I tworzy jakieś tam swoje konstrukcje z tego, ale widzę, że jest przeambitnym człowiekiem i chylę tutaj mu za to czoła. Panie Rafale, pozdrawiam, jeżeli pan Rafał mnie ogląda, bo jest człowiekiem szalonym, jeżeli chodzi o audio i chwała mu za to. Pionier, zapomniałem teraz, to jest TX, nie pamiętam teraz modelu, tam później zobaczymy. Pionier bodajże z 68 roku, o średnicy 300 mm. To jest konstrukcja na wyjątkowo lekkiej membranie, na przetłoczeniu papierowym, na zawieszeniu papierowym, celulozowym. I to jest konstrukcja dwudrożna z wysokotonowym głośnikiem, jak widzimy u góry, i to nie jest żadna kopułka, tylko to jest normalnie dynamiczny głośnik, to jest głośnik z membranką. No tu był problem ze znalezieniem, no tutaj widzimy proces jego czyszczenia i tak dalej. I tu był problem ze znalezieniem membrany, która będzie mniej więcej tej wagi, która była tam oryginalna. Oczywiście ze stożkiem, głębokością, z otworem na cewkę, bo cewkę trzeba było wyciągnąć, wykorzystać, prawda? Nie wiem dlaczego też tutaj widzimy, teraz pokazałeś pierścień aluminiowy, na którym jest montowane dolne zawieszenie, czyli resor dolny. Ten pierścień jest przykręcany, nie wiem czemu bezpośrednio, nie do korpusu, do kosza, no ale tak, widocznie konstruktor sobie zażyczył. W końcu, nie pamiętam, chyba ze Stanów przyjechały te membrany, nie pamiętam, teraz naprawdę, bo to też było jakiś czas temu, czy tu w Europie, trudno, bardzo przepraszam za brak mojej super pamięci. Ale na pewno udało się zdobyć membranę, która była niemalże identyczna, jeżeli chodzi o konstrukcję, o głębokość, o otwór, jak z oryginałem, prawda? No resor widzimy tutaj też jest już dopasowany, żeby też jego wychył był adekwatny do uzwojenia, do membrany. No i cała taka jeszcze zabawa z koszem, trzeba było go wyczyścić, trzeba było go pomalować, dokładnie, bo klient sobie tego życzył.
no zagrało bardzo ładnie. No, no jest naprawdę rewelacyjnie, tym bardziej, że jeszcze no, widzimy takie detale, jak na przykład tabliczki znamionowe głośników, a to jest PAX 30B, gdzie tutaj widać, może słabo to widać, jedna z nich jest już spolerowana i wygląda no, zjawiskowo, naprawdę przepięknie to wyglądało. Ta po lewej. Mhm. Proszę? Ta po lewej. Tak, jest. Tak, 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 ta po lewej, tak. Tylko mówię, no zdjęcia niestety, nie wiem, czy nasi goście, którzy na przykład nas oglądają, którzy kiedyś korzystali z moich prac, czy też na profilu mojego, na profilu właśnie chociażby facebookowym, widzą, że ja nie wstawiam zdjęć koloryzowanych, to znaczy nie mam możliwości robić pięknych zdjęć typu studyjne i tak dalej, doświetlone, pięknie. To są normalne z pracy zdjęcia, zwykłym telefonem, żeby pokazać, że można w ten sposób też pokazać swoją pracę, tak? To, o tak jak tutaj widzimy, jest to wypolerowane, śrubka jest doczyszczona, bo to też jest bardzo ważny element. Jeżeli zobaczymy po bokach, mamy piękne uchwyty chromowane, one też były polerowane. Klient musi to dostać, dlatego że jemu się to należy, że już kiedyś padło takie w telewizji słowa, bo im się należało, ale naszym klientom się to naprawdę należy, bo to są ludzie, którzy mają pasję, którzy chcą mieć coś, czego już nie ma. To jest tak jak odnaleźć, nie wiem, bursztynową komnatę. No i to im się należy po prostu. Adam, to spytam w tym momencie, bo widzimy tutaj coś pięknego, dzieło sztuki prawie jakby z fabryki wyszło. Jak to jest, jeżeli chodzi o finanse? Dostajesz głośnik, oceniasz mniej więcej, ile kosztuje naprawa. Czy ta naprawa jakby zawiera to wszystko, co widzimy na tym obrazku, czy dzwonisz do klienta, panie, a tu pan ma takie naklejki, to mogę panu to je wygładzić, zrobić ładniejsze, a tu pan ma uchwyty, to mogę panu wypolerować, ale będzie kosztowało to tyle. Czy to jest jakaś usługa kompleksowa i robisz cały głośnik tak, jakby ty to widzisz, że on tak powinien wyglądać, czy tutaj jest kwestia jeszcze negocjacji, że tego nie robimy, bo to już będzie za drogo? Wiem, że to są rzeczy finansowe, niezbyt może związane z naszym odcinkiem w tym momencie, ale zwykła ludzka ciekawość. Nie. Powiedzmy tak, może nie będziemy się chwalić, ile klienci za takie rzeczy płacą, jakieś stałe kwoty za to, ale jeżeli chodzi o w ogóle płatność za usługę, nie, ja przede wszystkim w większości przypadków staram się uzgodnić kwotę naprawy ogólnej, nie, że wie pan, tutaj naklejka będzie kosztować tyle, a membrana tyle, a drucik w ogóle będzie... Nie ma czegoś takiego. Określamy ogólną kwotę, że ja mam ten głośnik na blacie, ja go obejrzę, zobaczę, poszukam części faktury, po ile płaciłem części i tak dalej, i tak dalej. I ja mu podaję gotową cenę za głośnik. Zresztą, ile będzie kosztować, tak jak widzimy tu na zdjęciu, on ma wyglądać, jak to brzydko śmieje, piccolo bello, i tak on będzie wyglądał. I on ma za to zapłacić, powiedzmy, $1 000 000. I czy klient się zgadza, robimy. I ta cena nie ma prawa się zmienić. Ona może się, powiedzmy, tam w większości przypadków zmniejszyć, tak? Bo na przykład miałem coś na miejscu, nie musiałem tego zamawiać, tak? I na przykład było to droższe. Ale na pewno jest to cena podana za gotowy głośnik, gdzie klient, jak odbiera głośnik, ma dostać go tak, jak tutaj widzimy, tak? No chyba, że są głośniki, które no nie zawsze się kalkuluje w taki stan, ale w większości, znaczy nie, wszystkie ceny są podane gotowego głośnika, że ma wyglądać idealnie. Okej, czyli mamy taką usługę kompleksową, tu jeszcze z Pioniera mamy, to są chyba te zawieszenia, znaczy membrany, o których mówiłeś, tak? Nie, to są kopułki przeciwpyłowe, one są z takimi otworami. Nie. Właśnie. Tak, i to jest odtworzona kopułka dosłownie, 1:1 z oryginałem, jaka tam była. Prawda? Udało się wykleić siateczki, które zasłaniają te otwory, które tu widzimy. O, to są właśnie te siateczki. Udało się je odzyskać, udało się je wyczyścić, żeby były w 100% oryginalne. Otwory są wycięte oczywiście laserowo w 100%. 1:1 o średnicy otworu i później są to wklejone tak, jak być powinno, żeby ten głośnik miał wszystko tak, jak było zrobione przez producenta, więc no, tu mamy efekt końcowy i jedno tylko, czego
nie chciałem robić, to nie zmieniałem oryginalnych pierścieni, które są w koło kosza, dlatego że one wyglądały dość dobrze, wystarczyło je dobrze wyczyścić, przemalować na czarno i głośnik ma, tak powiedzmy, tej duszy więcej jemu w nim tak zostało, niż ktoś by to wymienił na inne. Coś pięknego. Oj, pięknie zagrały. Naprawdę, ktoś będzie miał okazję posłuchać u pana Rafała z Leblonga, to naprawdę rewela. Super grające głośniki, pięknie grające. A przejdźmy do kolejnego głośnika, Tannoy. Coś o tym głośniku, jaka była przyczyna awarii? Coś o tym głośniku. No, zjawił się przemiły gość z twojego miasta, w którym akurat byłem kilka dni temu, zawożąc mu te kolumny. Akurat pan sobie nabył kolumny z tymi głośnikami 15-calowymi Tannoya. Monitory naprawdę, uważam te głośniki za chyba jedne z fajniejszych, jeżeli chodzi o głośniki, które można wbić w zabudowę inną niż była oryginalnie, tak? Głośnik z potężnym wychyłem, z pięknym, dużym, głębokim lejem wysokotonowym. No, nie ukrywam, że fajnie się go robi, ale trudno się go centruje, bo centrowanie jest w nim naprawdę trudne, ale jest fajne. Tutaj był problem zawieszenia górnego. Zawieszenie górne było do wymiany. Tutaj pan sobie zdecydował, że jednak kupi to zawieszenie sam, sprowadził to gdzieś chyba bodajże z Wielkiej Brytanii, ale że chłopaki, brzydko tak powiem, z wysp się nie patyczkują z zawieszeniami 15-calowymi, więc złożyli je w kostkę i wysłali w moim pudełeczku. Aha. I zrobił się problem, tak? No bo zawieszenie przyjechało złożone w 4. No naprawdę, nie zrobiłem zdjęcia, ale naprawdę przyjechało w 4. Musiałem to zawieszenie położyć na niemalże, znaczy może nie w taki sam, bo to jest bardzo inaczej przetłaczane, to jest tylko do tego modelu głośnika zawieszenie, więc musiałem położyć na innym 15-calowym zawieszeniu o dużej wypukłości, żeby ten resor się ułożył po prostu, żeby się odkształcił od złożonego w kostkę, tak? No i ten resor tam leżał, ja wiem, z 2 tygodnie, na pewno, jeszcze było piękne ciepło, więc naprawdę się wyprostował, proszę mi wierzyć, nie stracił wartości, jak to wielu ludzi twierdzi, że parametry stracił. Nie stracił parametrów, był wspaniale sprężystym zawieszeniem. No i później zaczęła się zabawa z tym głośnikiem, bo trzeba było go rozebrać, trzeba było oczyścić to stare zawieszenie. I co robię często ze starymi membranami celulozowymi, co wielokrotnie klienci czy inni ludzie, którzy się interesują takimi rzeczami, ja używam, ja wiem, że to nazwy tak, no nie fajnie, bo to jest impregnat, ale to jest, tak, to jest impregnat właśnie do membran celulozowych. Wiele ludzi uważa, że dobrym impregnatem jest tusz kreślarski i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to wiele rzeczy, które są na bazie wody, no z papierem nie są fajne, bo papier jak naciągnie wody, robi się niestety albo spuchnie, albo się rozwarstwi. Jeżeli komuś się udało to zrobić, że się coś takiego nie stało, super, chwała mu za to. Ja używam impregnatu do membran celulozowych, który został na dobrą sprawę przez przypadek zrobiony przez firmę, która po sąsiedzku nas zajmuje się lakierami. Oni gdzieś tam zlali coś tam do kupy, nawet nie wiedzą, jak to nazwać, bez nazwy, to już wiele, wiele lat mi to kiedyś zrobili. Napili w spray, no i zacząłem robić próby, no i się okazało, że rewelacyjnie, nie dość, że fajnie przyciemni tą membranę na taki, powiedzmy, wyjściowy kolor ciemnego, powiedzmy, może nie czarny, tylko to jest naprowadź mnie, Janusz, co jest ciemne, nie czarne, a jaśniejsze. No szary jakiś, grafit. Tak, taki grafit. Ale też ma to do siebie, że nie dociąża tej membrany. On nie puchnie ta membrana. Naprawdę membrana wtedy zaczyna wyglądać rewelacyjnie i myślę, że chyba już nie wchłania też takiej ilości od zewnątrz tego, co mamy w otoczeniu, czyli jakiegoś tam dymu z papierosów, czy
tłuszczu w powietrzu i tak dalej, co niektórzy nawet nie wierzą, że tłuszcz w powietrzu się unosi. Unosi się, proszę mi wierzyć. Tak, tak. No i tutaj z tym głośnikiem jest też jeden wielki plus, że można go rozebrać, nie ściągając kopułki przeciwpyłowej, która jest naprawdę w rewelacyjnym stanie, ale one też naciągają wszystkich, brzydko nazwę, farfocli, ale można to naprawdę od wewnątrz wydmuchać, wyczyścić. Jego przepustowość się staje dużo lepsza, przez co sekcja wysokotonowa przebija się łatwiej. Tak? No i to jest, to też jest fajne. Tu już widzimy na tym właśnie zdjęciu, które pokazałeś. O, proszę, porównanie po impregnacji i przed impregnacją membran. Jest ciemniejsza, jaśniejsza. No, jeszcze raz przypomnę, nie robię zdjęć studyjnych, doświetlanych, jakichś tam obrabianych cyfrowo. Są to zdjęcia warsztatowe, więc proszę sobie to jakoś tam uwzględnić, że jakby to było robione przy pięknym doświetleniu, byłyby po prostu jak z fabryki, tak? No i tutaj samo zawieszenie. Samo zawieszenie, no zawieszenie bardzo dobrze wykonane. Myślę, że w 100% głośnik będzie grał jeszcze kolejnych 30 lat, czy tam więcej, bez dotykania. No i tu widzimy już proces składania. No cóż więcej mogę powiedzieć? No, ach tak, i tutaj, sekundka, przepraszam, to niestety się nie tyczy tego głośnika, bo ja widocznie musiałem ci nie to zdjęcie wysłać, Janusz. To akurat jest do głośnika Infinity, gdzie ale możemy nadmienić pewien wątek co do tych pierścieni tutaj. To jest wykonane przez nas z pianki kauczukowej, wycięta laserem 1:1, prawda, z oryginałem, bo ostatnio też naprawialiśmy, ja w ogóle niedługo się pochwalę projektem, który żeśmy cały robili od A do Z, jeżeli chodzi o renowację, to był Infinity RS 2,5, gdzie właśnie pianki były porozrywane, nie było ich w kilku miejscach, więc musieliśmy 1:1 zrobić takie pianeczki, co no świetnie, naprawdę pięknie to wszystko wyszło, ale to jest mój, to jest odskocznie od tamtego Tanoja. Możemy przejść nawet tak jak tu. No cóż, no tak jak widzimy, pełne oczyszczenie, pełne wklejenie, głośnik naprawdę wyszedł rewelacyjnie, jest w oryginale, cewka zdrowiusieńka, więc naprawdę jak ktoś twierdzi, że może teraz zmienił parametry, takich rzeczy słyszę naprawdę setki dziennie, a co teraz będzie, jak on stracił parametry, no to znaczy, że już nie będzie grał, wyrzućmy go, on się nie nadaje po prostu. Szkoda, że ktoś podchodzi w ten sposób, bo on właśnie teraz dopiero ożył, prawda? I to wiele głosów, które naprawiam i staram się ożywić, no, przywrócić im życie, staram się, żeby właśnie tak było, a nie inaczej. Kolejny głośnik, audio. Oj, ciężki temat. To ciężki w pełnym tego słowa znaczeniu, bo ciężki, bo to bardzo ciężkie głośniki. Ale wyglądają nieźle tutaj na zdjęciach tych wstępnych. Proszę? Wyglądają nieźle na tych zdjęciach. Nieźle, no tak, tak. Tym bardziej, że były pomalowane pędzlem, czarną farbą olejną. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia. Resory, które tutaj, górne zawieszenia, które wyglądają na przetłoczenia papierowe, nie, one były tekstylne, ale były tak twarde, że można było coś postawić na tym głośniku na membranie i on by się nawet nie ugiął. Także super były. Tutaj też fajny klient, człowiek z potężną pasją, bo wiele głośników mi przywiózł. Nie pamiętam imienia, ale pajęczno pozdrawiam, jak zawsze. Człowiek, który przywiózł te głośniki, to są 18-calowe audiomy, o ile dobrze pamiętam, z kopułką tekstylną, ale on tutaj wymyśliliśmy, no właśnie, tutaj było coś robione przez kogoś, tak chyba, patrząc na zdjęcie, chyba nieumiejętnie to było robione. Niezbyt estetycznie, bo to było kupa silikonu, kupa jakichś klejów, tutaj nawet w którymś miejscu płytka łączeniowa
not przewodów była chyba nawet przyklejona klejem nieprzylutowana, więc to już świadczy o tym, że ktoś nieprawidłowo do tego podszedł, ale chcieliśmy stworzyć z tego głośnika głośnik jak najbardziej szerokopasmowy. Nie tylko basowy, ale szerokopasmowy, więc tutaj trzeba było się też zagłębić w troszeczkę inny resor dolny. Troszeczkę trzeba było mu dodać tego takiego pazura, powiedzmy szerokiego, tego wysokiego, średnio wysokiego. No i taka trochę zakminka, no bo coś trzeba było dobrać, żeby dopasować się też do cewki. No i myślę, że jakoś żeśmy to nieźle zrobili, bo później słyszałem, że właśnie klient stwierdził, że grają bardzo dobrze, że teraz już absolutnie nic go nie powstrzyma, żeby zbudować do nich potężne skrzynie. I tutaj już widzę już od kilku dni, że dostaję wiadomości, że kiedy będziemy budować. Będziemy budować, na wszystko przyjdzie czas. Tu widzimy, w jakim stanie to wyglądało w momencie, kiedy to czyściłem. No, w tragicznym było to stanie. No, trzeba było naprawdę, no tak jak widać, tutaj ktoś rzeźbił, no nieumiejętnie było to zrobione. Szkoda, bo tutaj też chciałbym powiedzieć na temat nieumiejętnych napraw, jeżeli ktoś się za coś bierze, to albo zróbmy to, żeby to było może nie zawsze w sensie, że parametrami się uda to w to wstrzelić, ale przynajmniej zróbmy to estetycznie, bo dlatego, że jeżeli ktoś jakiś głośnik popsuje, tak, zrobi coś, czego nie powinien był z nim robić, w sensie tam niby naprawy, to później ktoś, jak odbierze ten głośnik źle naprawiony, to on nie będzie miał pretensji tylko do tego gościa, który go spieprzył, tylko że po co w ogóle naprawiać, jak tego się nie da naprawić, tak? No i to jest szkoda, bo to się da naprawić, ale to trzeba podejść do tego, no tak jak chyba na początku wspomniałeś, no chyba z sercem, nie? Tak. Bo ja przede wszystkim. Znaczy, ja bym coś takiego zobaczył, jak to na tym zdjęciu poprzednim stwierdził, że to jest nie do uratowania, że to w ogóle do śmietnika. Jest do uratowania, aczkolwiek powiem Ci i Wam wszystkim, którzy nas oglądacie, a tam pewnie już, ja wiem, że tam tysiące osób nas obserwuje i zazdroszą Ci Twojego kanału i bardzo dobrze, bo jest naprawdę rewelacyjne. Dziękuję. Powiem tak, nie można zrobić wszystkiego samym nożykiem, prawda, czy pędzelkiem. Czasami trzeba też dołożyć troszeczkę, może nie tyle pieniędzy, co takich dobrych znajomości, o tak to nazwijmy. Mhm. Tak? Bo nie ukrywam, że współpracuję z kilkoma fajnymi ludźmi, którzy mają rzeczy, na które mnie nigdy nie będzie stać, a oni się tym zajmują i pomimo, że mają swoje urządzenia ustawione na jakąś seryjną produkcję czegoś tam, to jednak ten wyjątek dla mnie zrobią, tak, że mogą mi wytrawić galwanicznie coś, mogą mi przetoczyć coś, bo ja tokarki do stali nie mam, bo ja się tym nie zajmuję, więc nie jest to moja dziedzina, ale wiem, czego chcę, ja im to wytłumaczę i oni mi to dorobią, tak. I to jest fajne, więc takie współprace myślę, że są najlepsze. No tak jak chociażby, tak jak wspomniałem, przetoczenie któryś elementów, których jest trudno gdzieś zdobyć i tak dalej. No to właśnie to jest pomysł. Tak jak w niektórych przypadkach piaskowania czy śrutowania elementów stalowych czy aluminiowych, no to lakierni proszkowej też nie mam, prawda? Chociaż fajnie by się przydała, bo dużo się maluje głośników, ale naprawdę często jest tak, że zawożę do znajomych, oni mi wypiaskują, czy tam wyśrutują w zależności, co będzie robione i wtedy, jak się to pomaluje, ten głośnik jest jak fabrycznie nowy i ten klient jak dostanie, to piękno, to jest przeszczęśliwy, ale tu jeszcze się pochwalę. Tak, kupiłem sobie za 100 zł pistolet na ciśnienie do koruntowania. Korunt, można znaleźć, co to jest. Mhm. Jest wszędzie przepiękny efekt, jeżeli chodzi o grawerowanie, powiedzmy, napisów, czy wytrawianie kawałków gdzieś tam jakiejś korozji i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam. No,
Jak widzisz, no wygląda ładnie. Jak wygląda ładnie, jak Państwo widzą i oceniają, tak, no to wasze ceny. Powracamy do Audioma. Tutaj dorobiłeś, widzę, terminale głośnikowe, bo tam były chyba takie blaszki. Tutaj już mamy normalne, porządne terminale głośnikowe. Czyli tak. Plus dla użytkownika końcowego. Tutaj mamy już nową, tak? Dobrze mówię, nową. Tak, i tutaj jeszcze nadmienię odnośnie tej membrany, bo dlatego, że membrana 18-calowa, no, należy niestety do jednych z największych membran i ciężkich membran, a tam właśnie z tego, co widziałem, jak zdarłem trochę tej farby spod pędzla, okazało się, że ta membrana wcale nie była gruba, ona nie była jakaś tam bardzo ciężka, więc musiałem poszukać membrany, która nie jest gruba, która nie jest wzmacniana jakoś tam, ale to były membrany, które nie miały odpowiedniego zawieszenia. I tu akurat w tym przypadku tej membrany zawieszenie oryginalne zostało odklejone, bo było podklejane od spodu membrany, a że w oryginalnej było klejone od zewnątrz, no to poszukałem jeszcze zawieszenia tekstylnego, dość miękkiego, bo nie mógł być bardzo twardy, i wkleiłem z innej paczki, jak to się mówi, właśnie zawieszenie tekstylne do tej membrany, którą mi się udało znaleźć lekką, i stworzyłem membranę, która najbardziej odpowiadała do oryginału, który tam był, z otworem takim, jak ma być. A tu już widzimy, dlaczego powstał to głośnik szerokopasmowy, tak? Bo tak, to jest nasz piękny wyrób. Te kieliszki, to pamiętam jeszcze z bardzo, bardzo dawna, mam tych kieliszków troszkę, chyba nawet nie mogę powiedzieć, czy to nie jest przypadkiem jeszcze w STX-ie kupione, dawno, dawno temu. I tu akurat też zastosowałem kopułkę przeciwpyłową tekstylną, czyli taką przepustową, bo taka tam była oryginalnie. Pomyślałem, że to może fajnie, nieźle zagrać, bo zawsze mogę wkleić twardą, prawda? Zagrało, no fajnie zagrało, naprawdę. I teraz będziemy budować do tego duże, duże jakieś skrzynie, które musimy tam sobie pomierzyć, i myślę, że klient przezadowolony będzie, no tak mi się wydaje. Czyli to ma być docelowo głośnik, jeżeli cię dobrze zrozumiałem, szerokopasmowy. Tak. A ten kieliszek był do podniesienia wysokich, wyższych częstotliwości. Powiedzmy, że tak. Okay, nie, tak samo... nie powinniśmy tutaj podchodzić do tego głośnika, jak i do wielu innych, które też przerabiam, w sposób taki parametralny, że a jaką będziemy parametry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ja myślę, że to są rzeczy, które powinniśmy robić tak, jak to robimy gdzie sobie siedzimy, słuchamy, tak? Słyszymy, jest fajnie, no nie jest fajnie, no poprawmy, no to zmieńmy. Na tej zasadzie, bo jak ktoś podejdzie parametrami, no to nie zawsze to jest fajne takie dla ucha, tak? No, nie każdy bierze pod wzgląd też, że jest wiek człowieka, który nie zawsze parametry odczytane przyjmie do swojego ucha, no ale to już... Dokładnie. Tak, tu mamy te terminale jeszcze i to jest właśnie Goodman's Audio 18P. Tak. Od tyłu, bo tego nie widzieliśmy. Tak, wyglądało tak, a tutaj już jest zrobiona nowa naklejka, utrzymana też w takim, no tylko mówię, zdjęcie tego nie oddaje. Jest 1:1 odtworzona, tutaj też nie wiem, może czy to cofnę. Jest takie... Proszę. Może cofnę, żeby pokazać, jak to wyglądało i jakie cudo zrobiłeś. Dokładnie tak. I tutaj też chciałbym naprawdę chylić czoła mojemu serdecznemu koledze, który z nami od wielu, bardzo wielu lat tworzy nam takie rzeczy, jako nasz nadworny, nazwijmy to. Ksawery, naprawdę jesteś wspaniały. Serdeczny mój kolega z Radomska robi rzeczy... No nie, nieprawdopodobne, jeżeli chodzi... O właśnie, to jest nasz wspaniały Xawery. Człowiek, który robi nam takie rzeczy 1:1 i dzięki temu właśnie klient dostaje coś, co kiedyś było piękne i ono ma takie być teraz właśnie. To, co wcześniej wspominałem przy Pionierze. I Xawery robił nam naprawdę, to już mówimy o wielu, wielu setkach. O, to jeszcze jest druga naklejka, która była jeszcze, która się tam troszkę uratowała z oryginału. Tutaj widzimy jeszcze naklejkę przyklejoną do
takiej metalowej osłony magnesu, znaczy metalowej, ona dokładnie była aluminiowa, no i ona też została oczyszczona, wyczyszczona dokładnie, pomalowana na czarno, tak jak tu widzimy, ale gdzie niegdzie widzimy jeszcze jakieś tam niedociągnięcia, no ale trudno, blacharzem nie jestem, co mogłem, to zrobiłem, tak? Wyglądało naprawdę okazale, wyglądało dobrze i takie rzeczy też właśnie ratujemy, żeby to miało ręce i nogi w 100%, jak to się mówi. Coś pięknego. Ja to już nie mam słów, jak to widzę, bo to jest dla mnie mistrzostwo świata. Kolejny głośnik. Powiedz, jaka wielkość tych głośników, bo poprzedni wcale mi się nie wydawał 18-calowym głośnikiem, dopiero jak na stole go widziałem, widziałem tam śrubokręt. Myślę, Jezu, jakie to wielkie. Nie oddają tak zdjęcia. Cóż to jest, to co mamy teraz? To są głośniki, które dziwnie się nazywają. Ja nawet coś tam spojrzę tylko. Kirseater. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd one w ogóle są. Pierwszy raz się z takimi spotkałem, choć wszystko zalatuje, jak się prawidłowo mówi, perles, czy jak się wyskoczy? A różnie mówią, pirles, perles, no to zależy kto mówi. Super, super. Więc bardzo podobne do właśnie tych pirlesów czy perlesów, konstrukcyjnie i tak dalej. No to chyba były 20-centymetrowe lub... Nie pamiętam, to dawno temu było, ale powiedzmy, że między 165 a 200 mm średnicy głośnika. No tutaj problemem chyba był, o ile dobrze pamiętam, zerwany magnes i te właśnie zawieszenia, ale reszta przy tych głośnikach też nie wyglądała zbyt ciekawie, więc tutaj też trzeba było troszeczkę włożyć takiej uczciwej pracy, żeby doprowadzić. Niestety nie robiłem naklejek, bo chyba wtedy klient nie potrzebował jakiegoś tam serca za dużego, żeby w to wkładać, więc nie zagłębialiśmy się już w naklejki, odtworzenie naklejek. Ale tak jak widać, magnes jest zerwany i robiłem wszystko, żeby właśnie wykorzystać jak najwięcej elementów z oryginału, tak? Czyli jak widzimy, tam pokazałeś przed chwileczką, membrany, które są już oczyszczone, ale z wklejonymi oryginalnymi cewkami, które rewelacyjnie się trzymały. Nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o ich konstrukcję. No i później, z racji, że to są membrany, o ile dobrze pamiętam, polipropylenowe, to trzeba było je też bardzo, bardzo dobrze wyczyścić, ale przede wszystkim uszlachetnić, żeby one miały wygląd no, praktycznie nowych membran, tak? Tutaj wszystko się uratowało w oryginale, więc wystarczyło tylko to dobrze wyczyścić i wkleić nowe resory dolne i górne zawieszenia. Co tu dalej? O, mamy górne zawieszenia, dolne też. I tutaj ciekawostka, uwaga, dla wszystkich, jeżeli chodzi o dolne zawieszenia w tych właśnie głośnikach, które tu widzimy, uwaga, wniemanie. Większość oglądających moje prace, powiedzmy teoretycznych naszych widzów, często określa, to są tonsilowskie zawieszenia. I uwaga, to są tonsilowskie zawieszenia. Dlaczego tonsilowskie? Nie dlatego, że nie mogłem kupić innych, bo ja jestem w stanie kupić inne, ale one były identyczne jak tamte, więc zastosowałem właśnie tonsilowskie dolne resory, które odpowiadały 1:1 nawet z ilością garbów, które tam są w dolnym zawieszeniu. Także tak, to są zawieszenia tonsilowskie. Rzucajcie kamieniami, przyjmuję na klatę. No to już końcóweczka tych głośników. Jeżeli pamiętacie kilka slajdów do tyłu, jak one wyglądały, jak wyglądają teraz, no to... No i oczywiście trzeba tu jeszcze nadmienić jedną rzecz, że kosze, które tutaj akurat były troszeczkę w kiepskim stanie, były oczyszczone, wyczyszczone, wyszlifowane, delikatnie zapodkładowane, pomalowane na czarnym lakierem do metalu właśnie, żeby były ładne, gładkie. No i jak widać, zawieszenia wklejone. Zawieszenie udało się dostać tak samo. O, i tu mamy właśnie przykład kopułek tekstylnych. Takie tam były oryginalne. Z tego, co pamiętam, to te chyba były, nie wiem, o 3 mm może mniejsze na średnicy. Proszę mi wierzyć, parametrów nie tracą.
będą grały tak, jak grały w oryginale. Nawet lepiej, bo w oryginale były brzydkie, prawda? Tak. No i tu mamy już gotowe głośniki. Tak, to były głośniki 200 mm. I pamiętam, że one przyjemnie grały. Naprawdę, to fajne głośniki były. Także tutaj, jeżeli ktoś będzie miał okazję sobie takich używać, polecam, bo dobrze wykonane. Tak, i tu jeszcze mamy chyba z tego głośnika i tak. Potem zbliżanie są też. Wyciszone, membrany są już zaciągnięte winylem. Winyl rewelacyjna rzecz z tego względu, że dobrze, bo to jest nie ukrywam, że winyl jest płynem, który jest używany w autokosmetyce, ale naprawdę sprawdzony od ponad 15 lat. Wspaniale, rewelacyjnie przyjmuje się na właśnie powierzchnie polipropylenowe. Bardzo ładnie je uszlachetnia. Gumę, jeżeli się posmaruje, to wiadomo, guma też nie robi się jakaś tam sucha i nie pęka. Może to nie współdziała tak, jakby się chciało, że guma nie będzie już teraz do końca życia pękać. Nie, wcale tak nie jest. Ale przy na jakiś czas na pewno konserwuje, na pewno zmywa jakieś tam wstępne, brzydko nazwę, brudy i naprawdę, naprawdę się sprawdza. Także tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę sobie kupić winyl, tak się nazywa, to w autokosmetyce jest to do dostania na pewno. I tutaj nie kryję, że to jest nie audio winyl, tylko winyl samochodowy, auto winyl. Także serio. Też na A. No i przykład Dynaudio, tak? Dynaudio, tak. Tu mamy komplecik, tak? Czyli średniotonówka i wysokotonówka. Tak, tutaj z Dynaudio był ten problem, że jedyne, jak to jeszcze teraz troszeczkę ucieknę od tematu slow motion, a ja widzę, że cały czas się kiwam i ruszam, no trudno, niestety, nie jestem medialny, więc musicie to wybaczyć. To był żart, naprawdę, Adam. Nie, ale ja to super, to było świetne, naprawdę, ja mam naprawdę straszne ruchy, mi to wszyscy tu mówią, bardzo mi przykro z tego powodu, ale nawet jak... Twoje ruchy biznesowe są idealne, także spokojnie. Spoko. Więc tak, jeżeli chodzi o te głośniki, jak widzimy, stały ból tych głośników, znaczy tych kopułek. Stały ból kopułek. Tutaj też wspomniałeś wcześniej o kopułkach wysokotonowych do grundigów, prawda? Tak. Ale ja nie wiem, czy też wysłałem ci zdjęcia z kopułek, które tak samo jak tutaj mówimy, że to jest puchate jeże, tak? To jest oklejone różnymi pyłami, różnymi jakimiś tam, no wszystko, co fruwa w powietrzu, a już nie daj Boże, jak przyjdziemy ze szmatką, chcemy to przeczyć, ta szmata zostaje na tych kopułach. Dokładnie. Tak, to jest problem wielu takich kopułek. Co mogę powiedzieć odnośnie kopułek tych średniotonowych, większych, bo o wysokich za chwilę powiem, jak pokażesz później zdjęcia. Otóż średniotonowe kopułki, tak, można wyczyścić, można zrobić i to jest problem tak samo, czy to będzie stary Telefunken, czy to będzie któryś z Elaków, czy to będzie IQ, jest problem, że ta masa jednak gdzieś przykleja sobie te wszystkie fruwające frędzle. Jest to do wyczyszczenia, jest to do pełnego wyczyszczenia i jest to jeszcze do zaimpregnowania. To jest jeszcze do takiego uszlachetnienia, co później zobaczymy na zdjęciach. Te głośniki można doprowadzić naprawdę do rewelacyjnego stanu, które nie dość, że mało kto wie, że głośniki średniotonowe podczas grania naprawdę drżą, one nie stoją w miejscu, tak jak wysokotonowe, gdzie bardzo delikatnie drżą, tylko one naprawdę bardzo drżą i też wypadałoby, żeby element przetłoczenia jak gdyby resoru musi być też miękki, tak? I tak jak wspomniałem przed chwileczką przy głośnikach właśnie, żeby użyć tego winylu, rewelacyjnie się nadaje, ale nie wolno go użyć najpierw nie myjąc tego głośnika. Niestety bardzo jest mi przykro, że nie powiem czym myję, bo walczyłem o ten produkt, którym to przemywam chyba od 2001 roku. I to była moja naprawdę krwawica, żeby dojść do tego,
czym będę to mył i wiem, czym teraz to myję i umyję wszystko i nie stracę wartości tego głośnika, bo jak pewnie nie każdy wie, kopułka tekstylna, jeżeli jego powłoka, która nam się tutaj niestety klei, jeżeli ona straci ten element lepiący i się pojawi sama szmatka, tak brzydko nazywając, ten głośnik traci dźwięk. A jak już to zmyjemy jeszcze bardziej, siatka pokaże się prawie, że sama siatka, to ten głośnik przestanie w ogóle grać. Pomimo, że cewka drży, pomimo, że on funkcjonuje jako elektrycznie, to on jednak dźwięku nie wyda. Więc tutaj zobaczymy, jak to dało się delikatnie wyczyścić. Natomiast większym problemem był głośnik wysokotonowy, bo nie mogłem dostać kopułki, która była tak samo uzwojona na tak samo wysokim karkasie o tej samej średnicy. Był problem z tym głośnikiem, a niestety cewka była wyjątkowo spalona. Więc trzeba było szukać czegoś, co będzie zamiennikiem tej kopułki wysokotonowej, ale ona musiała być, no tak jak wspomniałem, na tym samym wysokim karkasie, o tej samej przede wszystkim średnicy, no i chociaż wyglądem, żeby to pasowało, no niestety nie udało się zdobyć 1:1 wyglądu, ale na pewno parametry udało się zdobyć. Tutaj widzimy, no i oczywiście estetyka samych korpusów, bo to, że one są jakie są, trzeba je też wyczyścić, trzeba je przelakierować, doprowadzić je do właśnie takiego odbicia, jak tu widzimy, do tych przynajmniej do tych 20 glosów lakieru, żeby to nie było tempe matowe czy tam połyskliwe, tylko to ma być właśnie taka delikatna satyna. No tutaj widzimy pierwszy taki etap, powiedzmy, czyszczenia, gdzie już tych frędzli tyle nie mamy. Mamy już to tam przetarte, powiedzmy, tym moim magicznym płynem, o którym nie chcę nikomu powiedzieć. No niestety, wybaczcie, nie powiem. No to jest oczywiste, to jest tam tajemnica handlowa i tutaj jakby wszyscy sobie zdają sprawę. Tak, ale jako kolega, powiedzmy, tam innych kolegów, którzy siedzą w takich branżach, to nie jest jako konkurencja, ale naprawdę jak się walczy, to trzeba coś swojego wywalczyć, tak? No ja wywalczyłem akurat to. Mamy porównanie. Pierwszy wstępny efekt, prawda, czyszczenia. No mamy efekt właśnie umycia i przed myciem, ale jeszcze przed tam powiedzmy winylem. Reszta głośnika jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji, czyli tam cewki były naprawdę dobre, tutaj nie trzeba było nic robić. No cóż więcej, no tu widzimy talerzyki chyba dopiero do czyszczenia, także o i tu mamy właśnie efekt już końcowy, to nie jest błyszczące jak to kiedyś w pewnej polskiej komedii było, siara ten debil w błyszczącym dresie, to nie jest tak, że jak błyszczy, to musi być jakieś byle jakie. Nie, tak właśnie powinna wyglądać kopułka w oryginale, jak ona kiedyś wyszła z produkcji i tak właśnie ona w tej chwili wygląda i ona tego blasku przez dłuższy czas na pewno nie straci, jeżeli ktoś będzie o to delikatnie dbał, tak? Czyli tu mogę, o właśnie, jeżeli mogę coś podpowiedzieć dla użytkowników takich kopułek, nie używajmy jakiejś chemii typu płyn do mycia naczyń, bo nie wiem, czy wiecie, ale większość płynów do mycia naczyń ma w sobie sól, a sól nie jest zdrowa dla takich powłok. Na pewno nie powinno się jakichś rozpuszczalników, bo to już absolutnie zeżre, jakikolwiek rozpuszczalnik. Jeżeli ktoś uważa inaczej, przepraszam, chylę czoła. I tutaj mogę podpowiedzieć, że najlepiej, jeżeli już możemy używać jakiejkolwiek ściereczki, szmatki czy czegokolwiek, naprawdę używajmy ściereczki z mikrofibry. One są jeszcze jak najbardziej bezpieczne, ale nie trzeba używać też bardzo dużo siły, żeby to ścierać. Także lepiej kilka razy dłużej, ale na pewno nie używając dużo siły. Także, ale dużo podpowiedziałem, proszę bardzo. Także. Dokładnie, dziękujemy. Przydaje się. Jeszcze mamy zbliżenie. Tak. No i tutaj już zamontowane. Tu już widzimy korpus przelakierowany, tam widzimy nawet, o proszę, jakie piękne ujęcie śrubek, które były, tak. Czy one się ułożyły w jakiś napis? Nie, żart. Nie. Na pewno są też wyczyszczone i na pewno są polakierowane. Tutaj jeszcze nadmienię, że kolega, który
pracuję w pewnym przedsiębiorstwie u nas w Radomsku, załatwia mi bardzo dobry płyn odrdzewiający, że wielokrotnie jak są śrubki, no ktoś by powiedział, no to trzeba nowe założyć. No nie, odrdzewmy to, wyczyśćmy to szczotką i pomalujmy, jak one będą oryginalne, tak? Mhm. No i właśnie w takim płynie zostały wytrawione, potem były wyczyszczone, wyszczotkowane, wymalowane. Myślę, że fajnie to wyszło. Myślę, że mam nadzieję, że klient, bo nie rozmawiałem później chyba z klientem na ten temat, ale wydaje mi się, że chyba był zadowolony, bo raczej to wyszło nieźle. Ja bym był. Proszę? Ja bym był zadowolony, jakbym coś takiego dostał. W niebo wzięty bym był. Staram się jak mogę. No. Tam za chwilę zobaczymy kopułki wysokotonowe. Tak, są lekko przezroczyste, ale na pewno walory mamy no niemalże że zbliżone do oryginału, także myślę, że zagrało to tak, jak być powinno. Jeżeli nie, biorę wszystko na klatę, naprawdę. No, staram się i robię jak mogę. Tym bardziej, że wielokrotnie są takie głosy, że no to trzeba zadzwonić do Denaudy, oni takie części przywiozą, oni wyślą takie części albo się od nich kupi i tak dalej. Nie dajmy się oszukać, bo większość firm, ja nie mówię, że wszystkie, ale większość firm, ja naprawdę do większości dzwoniłem i znajomi, którzy są w Stanach czy w Kanadzie, naprawdę na miejscu dowiadywali się o niektóre rzeczy do naprawy takich głośników. No po prostu żadna firma sobie w stopę nie będzie strzelać, sprzedając części zamienne. Oni mają sprzedawać głośniki, prawda, a nie części zamienne do głośników, więc nie wszystkie firmy sprzedają części, tak jak to teraz się nazywa, recon kit, że kupił oryginał. Nie tak do końca. Nie tak do końca, nie jest to zawsze oryginał, aczkolwiek jest to dedykowane lub robione 1:1 z oryginem, ale nie zawsze jest to sprzedawane przez firmę, która produkuje głośniki. Owszem, ze STX-a kupuję, chylę czoła, STX-a bardzo dziękuję za wieloletnie dostarczanie mi części, bardzo, bardzo, bardzo. Co my tu mamy? Skorpiony? Skorpion. Tak. Przyjrzyjmy się na membrany. Co my tu na tych membranach widzimy? Pierwsze, co się rzuca w oczy. No właśnie, to jest jakieś gniecenie, czy co to jest? Nie. To jest po prostu kawałek rulonowego takiego papieru sklejonego w pół. To nie jest wytłoczona membrana na prasie, tylko to jest zwinięty kawał rulonu sklejony w pół. Tak właśnie były robione te głośniki. Mhm. Nie pamiętam dokładnie, co tutaj z nimi było. Na pewno one były w takim troszeczkę opłakanym stanie. Czyli to jest sklejone, dobrze rozumiem, to jest tak zawinięte i sklejone? Tak, dokładnie tak, jak z pewnością pamiętasz, jak kiedyś się szło, dawno, dawno, jak byliśmy jeszcze, jak jeszcze węgla na świecie nie było, chodziło się do sklepu po cukierki albo po jakiś... No tak, no to pani zwijała. Zawijała ten papier, tak. Właśnie wsypywała to, co tam mogła wsypać. Tak samo jest tutaj, właśnie w rulon membrana złożona, sklejona. I to jest oryginalnie tak było, naprawdę. Pierwsze, coś nie takiego pamiętam, raz widzę. Nie pamiętam, z którego roku są te głośniki. Uh-huh. Na pewno tak były robione. I przyjrzyj się, że nawet jeżeli spojrzymy na prążki, prawda, idealnie pasują, super pasują, ale sklejone było tak troszkę harcersko, ale jednak tak było. No cóż, no, tu będziemy dużo gadać. Na pewno zawieszenia były jakieś kulawe i tu klient też prosił, jakby się dało oczyścić aluminium, tak? Uh-huh. No szczotkowanie aluminium nie należy do czegoś prostego, jak się nie ma do tego urządzeń, tak? No to tutaj chyba nawet, jak dobrze pamiętam, kolega, który zajmuje się aluminium, on to jest człowiek, który nam spawa aluminiowe kosze głośników. No właśnie, mogłem też ci porzucić zdjęcia, no po prostu puzzle głośników, których już nie ma, i on to poskładał, pospawał i naprawdę głośnik udało się uratować, gdzie nie było nawet widać spawania, i on mi chyba wtedy pożyczył szczotkę do aluminium, żebym to przeszczotkował, ale to nie szczotkowane było na jakiejś tam wiertarce, polerce czy szlifierce, tylko to było ręcznie szczotkowane. Mhm. Tak? Troszkę tej patyny było do zdarcia, tych wykwitów, ale
wyszło nieźle, no chyba tak mi się wydaje. No cewka, jak widzimy, jest nieprzebarwiona, nieprzegrzana. Trzymała się rewelacyjnie, aczkolwiek resory dolne już były tak zdeformowane, że już nie dało się z nimi nic zrobić, więc tylko i wyłącznie wymiana. I tutaj też udało mi się dopasować resory, które naprawdę jeden do jeden wyszły. I tutaj, jak już widać, membrany są oczyszczone, ale one też były zaniedbane od prawej strony, więc później to pokażemy, jak to wyglądało już po wyczyszczeniu i tak dalej. O, proszę bardzo, tutaj. A nie, tutaj resory górne, przepraszam, były zdrowe. Tu był problem właśnie tego, że one siedziały, prawda, te dolne resory, i tutaj trzeba było te resory właśnie wymienić, a górne resory, zawieszenia, pamiętam, były dość miękkie, więc one się nie odkształciły. No i teraz tylko kwestia właśnie impregnacji tych membran, one są już tutaj wyczyszczone, zaimpregnowane, jak widać wyczyszczone resory, i tu chyba nawet małe takie podklejenie, to była dziurka, powiedzmy, wielkości ukłucia ołóweczkiem, tak? No właśnie się bawi ołóweczkiem, więc mogłem sobie to przybliżyć, średnicę tego skaleczenia. No i tutaj widzimy już kosze, które są oczyszczone, na ile się udało to oczyścić, żeby one wyglądały dość dobrze. Tam gdzieś chyba jeszcze będzie może jakieś zbliżenie na te kosze. O, proszę. Myślę, że nie najgorzej. Mhm. Więc no, taki kawał fajnej roboty. No i to później składanie. No, efekt jest fajny. Efekt jest fajny. Kurczę, nawet teraz jak patrzę, to chyba mi się to podoba, że wyszło nieźle. Nie chciałem, znaczy może troszkę szkoda, bo mogłem cię też zarzucić zdjęciami, bo tutaj rozmawialiśmy na wstępie właśnie o Grundigach, prawda? Widzę, że Grundig leży ci tam gdzieś tam dobrze na duszy. To odrestaurowałem kulę audioramy. Tak, audioramy właśnie 7000. No tam była ciężka praca, tam była bardzo ciężka praca, bardzo dużo pracy, ale efekt końcowy wyszedł nieprawdopodobny, i teraz już niebawem będziemy też zajmować się tym samym modelem u naszego wspaniałego aktora, któremu już wiele, wiele, wiele rzeczy robiliśmy. Tutaj mogę nawet o nim powiedzieć kto, bo nie ma nic przeciwko. To jest Mirosław Zbrojewicz, jakby ktoś nie wiedział, sweterek z gruszką, prawda, tak. Chłopcy nie płaczą i tak dalej. To jest człowiek naprawdę pasjonat, to jest człowiek, który bardzo w muzyce siedzi, i też dzięki temu innych aktorów i muzyków naprawialiśmy, ale tego już nie mogę powiedzieć, bo może sobie tego nie życzą, prawda. No i właśnie o tych audioramach, które będę mu naprawiał, właśnie wcześniej naprawiałem, i tak samo drobiazgi, tak? Drobiazgi, czyli coś wyczyścić, wyszorować, dobrać kolor. Ale no to jest właśnie ten efekt. No to jest ta przyjemność, że ktoś się cieszy z tego, że można było coś uratować. Jeżeli ktoś się nie cieszy, to przepraszam najmocniej, ale robię co mogę. Zdjęcia z audioram znajdziecie na profilu Adama Arsound, jeżeli sobie wpiszecie na Facebooku. Są, na pewno są, cały proces. Są, bo nawet dzisiaj jeszcze oglądałem, a pana Mirosława może zaprosimy do audycji, bo jeżeli jest takim fanem i lubi te stare sprzęty, czyli inwestuje w to, żeby je odnowić, doprowadzić do stanu oryginalnego, to jest jak najbardziej tutaj mile widziane, i takich ludzi nam potrzeba, żeby... Oj, przekażę, jak najbardziej, oczywiście. To jest jeszcze cały czas skorpion? Tak, to jest cały czas skorpion, tak. Tutaj jest, tak jak widzimy, nowe zawieszenie, to jest tył. Mhm. I tutaj, o ile jeszcze dobrze pamiętam, co było bardzo dziwne, bo przecież standardowo wszyscy wiemy, że magnesy z nadbiegunnikami, z rdzeniami i tak dalej są klejone, prawda? Tak. To, że tu są śrubki, to w milionach głośników są śrubki, ale one nie są klejone. Mhm. One są tylko skręcane, nie są klejone. To jest ciekawostka, co? A przecież drgania, czy jakaś śrubka się poluzuje i magnes się przesunie, a tu nie. To jest wszystko właśnie przykręcone i się trzymało. To jest fajne. Naklejek nie robiliśmy. Naklejek nie było. Przeszliśmy przez kilka głośników i to wszystko były głośniki vintage z tego, no może poza Dynaudio, które jest takie w miarę nowsze.
Powiedz mi, bo jest taka opinia, też siedzę cały czas też w tym świadku vintage, gdzie rozmawiamy o parametrach głośników, o symbolach i zazwyczaj wśród tych ludzi jest takie przekonanie, że jak w fabryce nawinęli cewkę jakimś tam drucikiem, to jeżeli ta cewka się spaliła i teraz oddajemy to do naprawy, to powinniśmy dokładnie takim samym drucikiem ją zrobić, z tamtych czasów, z tamtej epoki, że to była inny materiał, inaczej to brzmiało i przewinięcie tego czymkolwiek innym spowoduje, że ten głośnik już nie będzie miał takich parametrów, już nie będzie tak grał. Jakie jest twoje podejście nie tylko do tych drutów, o których mówimy, czyli do tych elementów przy cewce, ale tak samo jest kwestia zawieszenia, kwestia, no, o której poruszyliśmy przed chwilą, czyli tej mazi, która jest na tych głośnikach średniotonowych i wysokotonowych. Jak to wszystko ma wpływ, jak ty do tego podchodzisz? Powiem tak, jeżeli no przyznam się bez bicia, cewki dla nas od wielu, wielu lat robi człowiek, który pół życia spędził przy produkcji cewek w tonsilu, prawda? Czyli powiedzmy, że to z tamtej epoki. Nie możemy narzekać na wyrób naszych cewek tonsilowskich kiedyś tam, bo były robione całkiem nieźle. Co nie znaczy, że ja używam cewek tonsilowskich. Nie, to nie jest tak. Tylko to są robione cewki na takich samych technologiach, jak kiedyś to robiono. Czyli były wypalane w piecach. Jeżeli były to cewki, powiedzmy, na karkasach aluminiowych, no to wypalane w piecu. Jeżeli to były na kaptonach, to były jeszcze inną technologią. Jeżeli chodzi o jakość drutu, no być może ta jakość drutu teraz może jest lepsza, nie wiem, bo ja w tym nie siedzę, prawda, jeżeli chodzi o jakość drutu, ale na pewno grubość drutu, wysokość uzwojenia, warstwy na cewce, czy przewodność tego drutu, mi się wydaje, że ona nie odbiega od tego, co było kiedyś, że teraz może jest gorsza, czy teraz jest lepsza. To nie jest tak, bo kiedyś wydaje mi się, że wcale nie była taka tragiczna ta miedź, więc... No, może gorzej jest z głośnikami, powiedzmy, starych Werfdeni czy BMW, czy tam kiedy robiono cewki z drutem aluminiowym, tak? Które teraz po 40-50 latach pęka jak stare opony w zimie, bo aluminium się utlenia, to nie przepali się, tylko pęknie i to jest problem, bo tego ani polutować, ani przedłużyć się nie da, no więc tylko wymiana cewki wtedy właśnie jest. Właśnie wtedy jest ten problem, że no tak, tu była cewka aluminiowa, teraz jest miedziana, to jest inna waga tej cewki, jest inna grubość tego drutu, inne przewodnictwo. No tak, tutaj faktycznie jest ta różnica, ale mi się wydaje, że nawet rozmawiając, czy to nazwać konkurencją, nie wiem, no może i konkurencją, może ktoś tak uzna. Ja uważam to za mojego, powiedzmy, fajnego faceta, który ma się na rzeczy i też twierdzi to, co ja, że to, co teraz wkładamy nowe, wcale nie będzie psuło tego, co kiedyś było stare, bo chyba wcale tak nie jest. A jeżeli ktoś, wracam tutaj do tego, co powiedziałem wcześniej, że jeżeli ktoś żyje parametrami, to najpierw proponuję posłuchać, czy nasz organizm chce słuchać tego, co gra, czy chcemy przeczytać najpierw, czy to nam zagra, prawda? Bo to jest ważne. Ja rozumiem, tak jak tutaj na przykład moi przedmówcy, tak jak Maciek z Delta Audio, to jest facet, który jest kuty na cztery łapy i zawsze będę mu chylił czoła za wiedzę. Człowiek, który naprawdę jest obeznany w tym wszystkim i sprzedaje dużo nowego sprzętu, no to wie, że to nowe wcale nie jest takie złe, tak? Więc to, co teraz, jak się wymieni ze starego na nowe, to też nie będzie takie złe. Myślę, że nie można do tego podchodzić typowo parametrami. Naprawdę nie powinno. Powinniśmy słuchać. Nowy sprzęt, tak jak Maciek sprzedaje, przeczytajmy o tym, dowiedzmy się, bo to jest nowe, to jest coś ciekawego. I wtedy posłuchamy, wiemy, o tak, te parametry mi odpowiadają, więc muszę coś na tej zasadzie szukać, ale jeżeli naprawiamy coś starego, to już tych parametrów od 45 lat nie ma. Musimy je stworzyć na nowo. Jasne.
Adamie, a częściowo już odpowiedziałeś na kolejne pytanie, ale wróćmy do tego tematu. Zestawy naprawcze. Jeżeli wejdziemy na eBay'a, wejdziemy na Allegro, mamy zestaw naprawczy do takich głośników. Możemy kupić dowolny zestaw naprawczy, gdzie mamy kawałek, nie wiem, jakiegoś kleju, oczywiście górne zawieszenie, dolne zawieszenie, czasami w zależności od naszych potrzeb. Jak ty do tego podchodzisz? Na ile to jest produkcja masowa? Na ile to jest tandeta z Chin? Na ile możemy trafić na coś dobrego? Bo tak stwierdziłeś, producenci nie sprzedają części zamiennych w większości przypadków. Nie wszyscy producenci. Nie wszyscy, ale pamiętajmy, że to jeszcze inaczej. Może tak szybko w skrócie na twoje pytanie od razu tak odpowiem, że ja też używam części kupowanych powiedzmy w Chinach. Dlaczego nie? Tak, kupuję części z Chin. Ale tak jak wcześniej oglądaliśmy zdjęcia membran, to ja z trzech membran robię jedną. Ja z trzech elementów muszę znaleźć jeden, który poprzeklejam tak, żeby i wartość tego, i ciężar musiał się zgadzać, bo nie sztuką jest kupić membranę papierową z zawieszeniem piankowym z Chin za 7,50, bo takie są wkleje i kurczę, chwała ojczyźnie, tak? Nie, to nie na tym rzecz polega. Tutaj trzeba walczyć o wartości tego głośnika tak, jakie one były kiedyś. A skąd możemy wiedzieć, jakie te głośniki były kiedyś? Nie wszyscy wiedzą, tak? No bo albo nie ma zapisków dokładnych o tych głośnikach, albo są to ogólnikowe informacje, czyli o kolumnach, jakie mają wartości, a nie sam głośnik. Więc ja tak, kupuję części różne zewsząd. Pamiętajmy też tutaj, może nie wszystko powiem, ale pamiętajmy też, że w Danii była montownia głośników JBL i ja mam część z JBL-a, mam, a co nie mam, mam i się tutaj chwalę. Mam też bardzo dużo części do Bowersów i też się chwalę, ale nie powiem skąd, ale mam. I to nie jest Bowersa, ale mam. I to są części, które naprawdę można śmiało z czystym sumieniem i z otwartym sercem założyć do głośników, które ktoś słuchał i wie, że one grają dobrze, tylko panie Adamie, a czy one nie stracą parametrów? Kolejny raz parametry. Może się zmienią, może na lepsze się zmienią, na pewno nie mogą się zmienić na gorsze, no przynajmniej ja tak uważam, a jak ktoś inny naprawia, nie wiem, ale części kupuję tak samo w Stanach, tak samo części przyjeżdżają mi no z Kanady może rzadziej, ale większość jest ze Stanów do głośników powiedzmy tam już takich bardziej zaawansowanych, tak? I co jeszcze? I tak, chińskie części, jak napomniałem, też czasami kupuję. Tak, ze STX-a kupuję części, też stosuję te części, bo mają naprawdę dobrej klasy części, jeżeli chodzi o STX, tutaj naprawdę bardzo dobrej klasy części. I staram się, tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, zbudować głośnik jak najbardziej zbliżony do tego, co kiedyś to był John, zbudował głośniki, żebyśmy byli szczęśliwi z muzyki. Ale mi nie do końca o to chodziło. Mi chodziło o to, czy szary użytkownik głośników, taki na przykład jak ja, jeżeli mu się zepsuje membrana, bo nie wiem, dziecko mu wbiło tam nożyczki albo coś, czy jest sens, żeby on po prostu wchodził na Allegro, kupił sobie zestaw naprawczy, odkleił starą, przykleił nową. Czy ja jestem w stanie raz wiedzieć dokładnie, co kupuję i czy to ma sens i czy jestem w stanie zrobić to samodzielnie? Czy nie zrobię czegoś takiego, że przykleję i potem rany boskie, jaki był telefon do Adama, bo trzeba mu to wysłać? Wiesz co, tak, wielokrotnie jest tak, że na takiej zasadzie, jak ty mówisz, że laik właśnie chce sobie coś kupić na Allegro, bo znalazł część. Powiedzmy tak, nie wiem czy na Allegro, no ja czasami na Allegro kupię jakieś części, ale czy samemu to zrobić? Pewnie tak, przepraszam na chwileczkę, bo mi kot pomaga. Dziękuję ci, Lucia. Dobranoc. Na razie nie, teraz nie, jestem zajęty. Myślę, że to jest na zasadzie lekarza i doraźnej pomocy. Skaleczymy się w palec, zamienimy go plasterem i on nam się zagoi, ale jeżeli skaleczymy go mocno, musimy jechać do lekarza, żeby nam go zszył i zrobił tak, jak być powinno. Natomiast jeżeli chodzi o głośniki,
Tak, no jest dużo części zamiennych, są gotowe, sklejone jakieś tam zestawy. Najczęściej są to zestawy do polskich głośników. I można sobie to kupić, powiedzmy, że będzie to w porządku. Tak? I na przykład ty, jako tam nazwałeś się laikiem, sobie z tym możesz poradzić, bo jak to się mówi, na YouTubie wszystko jest. Na YouTubie tak, wszystko tak. jest. Ale jednak, jeżeli to mówimy o polskich głośnikach, bo te części, powiedzmy, są tutaj, jest ich dużo robionych w Chinach, ale na wzór, powiedzmy, jeden do jeden z polskim, może nie do końca tak, jak być powinno. Natomiast jeżeli chodzi już o części, które byś sobie kupił tam w internecie, dedykowane części, naprawdę dobrze wykonane, tak, no to już jest troszkę inaczej, bo to już jest bardziej potrzeba, no powiedzmy, już jakiegoś doświadczenia, tak. Możesz być precyzyjnym człowiekiem, bo możesz przecież kleić domki z zapałek wypalonych i to też będzie piękne, ale nie będziesz w tej dziedzinie na przykład kozakiem, tak, jeżeli chodzi o głośniki, choć precyzję i narzędzia skalpelem masz. Więc no, na tej zasadzie to będzie wyglądało. Można kupić, ale nie zawsze to wyjdzie dobrze. O. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na twoje pytanie, stary. Okej, jasne. Dobrze, przejdźmy dalej. Ciekawostki, czy ktoś coś takiego widział? Podesłałeś dwa zdjęcia tuż przed audycją o rzeczach, o których rozmawialiśmy przy pierwszym naszym spotkaniu. I powiedz mi, co to za głośnik, skąd to się wzięło i czy ktoś taki głośnik widział? To będzie pytanie do naszych widzów. Jak się nazywa ten głośnik? Co to za firma? Nie wiem, jak się nazywa ten głośnik, bo dostałem go kurczę, z rozbebeszonego. Wiem tylko, że jest to jakaś włoska konstrukcja. Tutaj też pozdrawiam właściciela tego głośnika, który na niego czeka, no niestety już prawie czwarty miesiąc. Dlaczego czwarty? Otóż tak, głośnik składa się, jak widzimy, z płaskiej membrany. Ta membrana jest, z tego co pamiętam, to jest albo jest to włókno szklane, albo jakieś inne włókno. Na pewno, chociaż może nawet kewlarem zalatuje. Trudno mi powiedzieć, bo nie tyle się zagłębiałem tą membraną, co cewkami. Może jeszcze cewki to może nie problem, bo cewki są żywe i dobrze wyglądają. Ale problem jest taki, że głośnik, każda cewka siedzi w szczelinie magnesu neodymowego, który jest zupełnie osobnym od korpusu, tak? Czyli one są, całe magnesy neodymowe ze szczelinami są centrowane w różnej grubości blaszkami. Ktoś te blaszki po prostu powyciągał i wstawił blaszki z piwa. No nie. Tragedia jest to wycentrować. Ja klientowi obiecałem, chociaż rzadko używam słowa obiecuję, ale tu w tym przypadku obiecałem, że trudno, niech się uzbroi w cierpliwość, ale ja ten głośnik wyprowadzę w 100% do jego idealnej świetności. Dopasowałem też dolny resor. No tu akurat zdjęcia tego resora i tego kosza ci nie wysyłałem, bo jakoś, nie wiem, gdzieś mi umknęło. Ale mam już dolny resor, mam już kilka blaszek, które udało mi się zdobyć, bo tutaj też nadmienię właśnie o tym, co wcześniej mówiłem, że znajomości i tam pomoc innych kolegów, akurat tutaj w Radomsku, może nie powinienem tego mówić, ale mamy fabrykę puszek, słuchajcie, do piwa, czyli aluminium jakikolwiek, są tam walce, są tam takie różne urządzenia i te blaszki gdzieś tam parę im tam spadło i leżą u mnie. No i teraz ja te blaszki sobie właśnie takim malutkim młoteczkiem klepię. O, i tutaj widzimy na zdjęciu właśnie tych 6 cewek. Nie pamiętam teraz, bo już minęło trochę czasu, ale każda z tych cewek najprawdopodobniej ma 13 lub 14 ohmów każda. Jeszcze nie zagłębiałem się, w jaki sposób są łączone, no to później będę się w to zagłębiał. Na pewno resor górny, zawieszenie górne przeżyło. Dolny tylko trzeba wkleić i mówię, no nie wysłałem tutaj zdjęcia kosza z tymi magnesami, pięknie wykonane, w ogóle wszystko jest chromowane, jest tak z górnej półki zrobione. Nie wiem, jak ta firma się nazywa, bo dostałem głośnik, chyba tam nawet nie ma nazwy tego głośnika, ale klient mi kiedyś to gdzieś tam pisał i muszę to gdzieś odnaleźć, chociaż właśnie teraz
czwartek czy w piątek zaginął mój telefon niestety. Jestem bez kontaktu z klientami, jestem bez kontaktu z Facebookiem, moim profilem, ale robimy wszystko, żeby to wyciągnąć i to jakoś uruchomić z powrotem. I także tam jak znajdę, to jeszcze postaram się kiedyś tam tobie porzucić, tak dla twojej wiedzy może kiedyś to wykorzystasz, bo kanał naprawdę jest super i na pewno kiedyś wrócisz do tego. Także jak ktoś widzi ten głośnik, to może wie, co to jest za konstrukcja, a jak go złoży, to też ci podrzucę zdjęcie i kiedyś może tam pokażesz. Okay. Zapraszamy na kolejną część oczywiście, bo tutaj jest tyle tematów jeszcze do poruszenia, że to myślę, że nie poprzestaniemy na jednym odcinku. O stracy już mówiliśmy troszeczkę, tu jest jedno ze zdjęć, oj, moja prezentacja była prawie, że idealna, jednego zdjęcia nie mamy, tej stolarki. Bezpieczeństwo i higiena pracy, oj tak! Głośników oczywiście. Właśnie to jest temat, który na koniec chciałbym poruszyć z tobą. Jak dbać o głośniki? Czyli co głośnik lubi? No, mówimy też, są takie terminy jak wygrzewanie głośnika, że trzeba go na początku wygrzać, żeby ten resor zaczął chodzić, żeby to wszystko było miękkie, wspaniałe. Ile w tym prawdy? No różnie to jest, bo niektórzy producenci sprzętu, zwłaszcza tych kolumn, wręcz w materiale, w instrukcji obsługi piszą, że należy, monitor audio tak na przykład robi, że należy sprzęt wygrzać. Jak mamy my dbać o głośniki, czyli na jakiej mocy odtwarzać, w sensie jakie natężenie dźwięku, czy możemy coś zepsuć głośnością, czy musimy dbać też o samą budowę, czy o sam przetwornik, czy coś takiego, jak to bezpieczeństwo i higiena pracy głośników oczywiście występuje. To, co powiedziałem wcześniej, pierwszą, najważniejszą rzeczą jako bezpieczeństwo głośnika i higiena jego, to jest niedotykanie tego głośnika, wciskanie, sprawdzanie, jak on się rusza, tak? Bo po co to robić, to raz. Po drugie, jeżeli mamy membrany celulozowe, nie ruszajmy ich w ogóle. Możemy zwykłym, czystym, nie twardym pędzelkiem odmuchać, prawda? Znaczy odmuchać, zmieść kurz, który się zbiera, bo się zbiera na membranach kurz. Zawieszenia, słuchaj, jeżeli to są zawieszenia piankowe, nie dotykajmy tego, bo pianka po prostu za 30-40 lat sama się utleni, odpadnie i wymienimy to wszystko, tak? Jeżeli chodzi o membrany polipropylenowe, to tak jak wspomniałem, można je przetrzeć delikatnie, bardzo, bardzo na taką wyżymaną, leciutko wilgotną ściereczką i tego też nie ruszajmy. Jeżeli tylko to, temu się nic nie dzieje, nie ruszajmy tego. Jeżeli chodzi o zawieszenia gumowe, też przetrzeć wilgotną szmatką, nie przeginajmy z jakimiś tam cudami, żeby one pięknie wyglądały, skoro są świeże i funkcjonalne. Jeżeli chodzi o dolne resory, no cóż, inaczej się podchodzi do nowych głośników, tak? Ja z nowymi głośnikami może mam bardzo mało do czynienia, bo rzadko się psują te nowe głośniki, bo nie wiem, albo ludzie wymieniają na gwarancji, albo jeżeli jest to głośnik nowy, powiedzmy tam do 10, no, do 10, no nazwijmy, że to jest nowy, to on jeszcze naprawdę nic mu nie jest. Nic mu nie jest poza tym, że ktoś go spali, albo go poharata palcami, albo kot przyjdzie i zrobi robotę, tak? Jeżeli chodzi o to, żeby te głośniki, tak jak wspomniałeś, monitor audio, wpiszę w swoich instrukcjach, żeby wygrzać głośniki i tak dalej. Ja uważam, że nowe elementy zawsze powinny być jakoś w sposób wygrzane, czy to przez jakąś dynamiczną pracę tych głośników, no na pewno nie na przesterach, tak, to podstawa. Bo co z tego, że w prostym języku, no jeżeli wzmacniacz będzie miał na wejściu powiedzmy 15 W, a kolumna 200 W, no to jest niepotrzebne takie coś, tak? Więc musi być moc, musi być elektrownia jakaś, która to naprawdę napędzi, wtedy ta cewka nie będzie cierpieć, tak? Ale jeżeli będziemy lecieć powiedzmy muzyką, powiedzmy, nie wiem, tam z YouTube'a czy z MP3, rzeźbić to jakimś tam amplitonerem z kina domowego, a kolumny za 30 tysięcy, no zrzeźbimy te cewki, tego nie róbmy. No, tak jak mówiłem, trzeba w pierwszej kolejności przeczytać, co do czego najbardziej pasuje. Nie zadawać pytań na forach czy
czy nawet na Facebooku, słuchajcie, mam kolumny BMW, tam powiedzmy, nie wiem, DM7, jaki proponujecie wzmacniacz? To też tak nie do końca, no bo jeżeli ktoś będzie chciał słuchać takiego wzmacniacza, a ktoś inny powie, ty, nie słuchaj, bo jest do dupy, no to wiadomo, że to jest kwestia gustu, ale parametrami dopasujmy się, tak? Zapytajmy o parametry, które będą pasowały do tych kolumn czy do tych głośników. Czy mają się wygrzewać cewki? Powiem tak, jak na wstępie, jak wcześniej powiedziałem o cewkach, które dla mnie są robione, to są cewki w 90%, powiedzmy tam 9% wygrzewane w piecu. Mhm. Więc one już same w sobie są zalakowane, wypalone w piecu i myślę, że one wygrzewania jakiegoś zbytniego nie potrzebują, tak? Na pewno nie wolno, absolutnie, nawet jak już są, powiedzmy, wygrzane, absolutnie nie wolno robić czegoś takiego, że mamy wzmacniacz rozkręcony, przychodzimy, włączamy pieprznięcie i kolumny już grają na pałę, tak? To jest jak z samochodem. No, wstajemy rano, odpalamy, wydłupmy sobie coś z nosa, zanim on się tam zagrzeje, wypuści sobie troszeczkę tego oleju i wtedy jedźmy. Tak samo z głośnikami. Po prostu zacznijmy od tego, żeby grały przyjemnie, niegłośno, a dopiero potem troszeczkę więcej, bo przecież wzmacniacz też od razu nie jest fajnie, jak dostanie ognia, tylko troszeczkę tam się, powiedzmy, naładuje, tak? Czy się zmienia coś, żeby jak kurczę, no bardziej mi chodzi teraz o dolne zawieszenie, o resory. Tak, głośnik jak jest nowy, gra inaczej niż ten, który będzie grał, powiedzmy, za 4 lata, tak? Pomimo, że on w 4 lata jeszcze się nie zestarzał, tak, będzie troszeczkę inaczej grał, bo na przykładzie na przykład jeszcze starszych głośników jest tak, że na przykład dolne zawieszenia pionierów bardzo często robiły się szmaty po prostu, zero stabilności, fruwały jak chciały, nic, zero jakichś tam treściwości. Natomiast inne głośniki, tak jak na przykład robiłem ostatnio Living Audio, czy no i teraz wyszło mi z głowy, nie pamiętam, co to było, no resory zrobiły się, Sumity robiłem, to były niemieckie małe monitorki, no zrobiły się tak sztywne, że absolutnie nie można było tego nawet ruszyć, nacisnąć. Więc mówię, no czy coś z tym robić? Tak, trzeba to zanieść do lekarza, wymienić, założyć nowe i dać im nowe życie, bo to nie sztuką jest słuchać czegoś, co już nie gra, ale uważać, że jest okej, nie? Także wcale nie. No, chyba na tej zasadzie, co mogę powiedziałem. Dobrze, czyli Znachor jest bardzo dobrym tutaj tytułem naszego odcinka. O nie, nie, tutaj, ale tu właśnie o to zdjęcie na końcu, jak oglądałem, tu miałem... To jest z pewnego rodzaju mem, który wszyscy stosują i podobno działa bardzo dobrze. Tak, i powiem ci, że tu brakuje przy tym jeszcze igły, wiesz? Jeszcze igła, dokładnie. Tak, bo jeszcze igła jest, mało tego. Klej na gorąco. Jeżeli już mogę tak humorystycznie podpowiedzieć, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak co można zrobić z kopułkami, nie, trzeba je wymienić, bo to jest głupota, żeby je tak zostawiać. Ale z kopułkami, powiedzmy, tekstylnymi, które są elastyczne i się nie odkształcają, przynajmniej w większości przypadków, naprawdę uczciwie można to zrobić w sposób taki, że można je leciutko siereczką na wilgotno przetrzeć, żeby one wyschły, a dopiero potem taśmą izolacyjną leciutko przykleić, szybciutko szarpnąć, one pięknie odskoczą i tak jest dobrze. Nie wysyłajcie całych kolumn, żeby tylko wymienić kopułkę. No dobrze, odkurzacz zaliczyliśmy. Tak. Adamie, tu jest do ciebie namiar. Jeżeli nasi widzowie potrzebują Znachora od głośników, czyli kogoś, kto doprowadzi głośniki do stanu, który widzieliście na fotkach, profil Adama na Facebooku, telefon do Adama, możecie dzwonić. To jest człowiek, który odbierze i z wami porozmawia profesjonalnie, tak jak słyszeliście w naszej audycji. No i też ten profil zapraszam bardzo, bo tam jest Adam, jak robi jakieś głośniki, to naprawdę robi relacje z tych głośników. Jest ileś zdjęć, można zobaczyć. Te głośniki są przeróżne. Efekty, które są osiągnięte tam, naprawdę czapka z głów.
Adamie, pytanie od widzów. Jeżeli macie pytania do Adama, to bardzo bym prosił na czacie. Mamy godzinę 22:33, o ile ja dobrze widzę. Tak, czyli już rozmawiamy no, ponad półtorej godziny. Wykorzystamy jeszcze Adama, jeżeli się zgodzi, na chwilkę, więc jeżeli są jakiekolwiek pytania, ja tu jeszcze przejrzę czat na szybko, żeby zobaczyć, co się w międzyczasie pojawiło na czacie. Wróćmy do naszego widoku bardziej standardowego. O. I tak, już szukam. Przemek Kowal napisał, że stoi przed wymianą zawieszeń w wokalach od Zollera, ale bał się oddać jakimś samozwańczym fachowcom, teraz już wie, gdzie się udać. Przemku, podaliśmy namiary na końcu naszego spotkania, więc telefon i można sobie się umówić. Może przerwę ci, Janusz, bo tak jak wspomniałem, z telefonem mam problem, bo zaginął. Walczę teraz o zwrot numeru jakiegoś tam i tak dalej, więc myślę, że uchwytny już będę albo pod koniec tygodnia, albo zaraz na początku przyszłego już będę pod telefonem cały czas. Dobrze. Czyli od przyszłego tygodnia będzie można dzwonić? Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. I raz jeszcze Przemek, panie Adamie, co pan powie o wysokotonowych, odwróconych kopułkach fokala z kewlaru? To znaczy tak, przede wszystkim, czy to jest fokal, czy to jest Gym Lab, te odwrócone kopułki, czy ja mam odpowiedzieć, co ja o tym myślę osobiście? Tak, 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 oczywiście. Uważam, że są naprawdę, jeżeli jesteśmy po 22, tak, są zajebiste głośniki, ja osobiście wielki sentyment do nich. Naprawiałem już zawieszeń w tych głośnikach mnóstwo. Jeżeli chodzi o wykonanie, tak, tak, uważam, że są bardzo dobrymi głośnikami. Czy są dobre do zestawów, czyli powiedzmy tam w którychś modelach, to już jest kwestia gustu, ale ja uważam, że jeżeli chodzi o wykonanie, to co ja widzę w środku, jak są wykonane, z czego są wykonane, uważam, że tak, to są bardzo dobre głośniki, tylko warunek. Nie każdy bierze pod uwagę, że zawieszenia, na których są obsadzone kopułki wklęsłe z kewlaru, czy też są robione z... oj, wyszło mi... Za dużo myśli mam na raz. Z tytanu czy z aluminium, nie pamiętam już teraz. Trzeba brać pod uwagę jedną rzecz. To są cewki na karkasach, które są bardzo nisko uzwojone. To są precyzyjne głośniki i warunkiem jego bardzo dobrego funkcjonowania jest to, że jeżeli pianka, na których jest zawieszona ta kopułka, już będzie się okazywała delikatnie, że już jest lekko spuchnięta, to ten głośnik już nie będzie miał tej twardości, on będzie bardzo miękki, on będzie podatny na każde drgania, ale też uniesie się lub zapadnie w szczelinie. I tutaj tak, tutaj należałoby już w tym momencie delikatnie, ja wiem, że to drastycznie będzie wyglądało czy brzmiało niefachowo, ale trzeba palcem delikatnie dotknąć tego zawieszenia piankowego, czy przypadkiem ono się już nie zaczyna kleić, czy robić się bardzo niestabilne, bo to zawieszenie jest dość sztywnawe, bo ten pierścionek, na którym jest zawieszone właśnie ta kopułka, jest może nie bardzo twarda sama w sobie, ale po sklejeniu tak, jest sztywniejsza i o to trzeba zadbać. Ale jeżeli mam odpowiedź na pytanie, czy jest fajny, bardzo dobre głośniki, bardzo dobrze wykonane. Polecam. Lecimy dalej. Tutaj podziękowania dla ciebie. Robson napisał, że wstęgi moich Fine Artsów 4 MK2 dostały drugie życie. Jeżeli ja robiłem, to kurczę, no tak, to ja się cieszę, super, to, bo może tak na szybko, żeby nie zagadywać, no bo wiesz, no ja nie chcę ci też zabierać, żeby też się nie zraził, że gaduła się wziął za coś do gadania i może nie zawsze ma rację. Nadmienię. Do Fine Artsów tak, zmieniałem wstęgi z tego względu, że udało mi się zdobyć wkłady do wstęg na neodymach, które kurczę, no albo są jeden do jeden, albo nawet przyjemniej grają, bo kilku klientów, którym robiłem Fine Artsy, ale też i robiłem Quadrale, chyba nawet to były Wulkany, czy nie pamiętam teraz, które modele, bo naprawdę ciężko z pamięcią, jeżeli chodzi o modele. Wszyscy naprawdę
przytakiwali, że jest super, że są zadowoleni, więc jak komuś zrobiłem i dałem nowe życie, dzięki, dzięki, naprawdę dziękuję za szacunek. Grzegorz Lamch napisał, że dziękuję Panie Adamie za naprawę gramofonu NAD oraz cenne uwagi, które wprowadziłem w moich kolumnach. Wszystko działa wyśmienicie. Pozdrowienia z Częstochowy. No to Częstochowa znowu, no super. Ja naprawdę cieszę się, że mnie chwalą, cieszę się, że są zadowoleni z mojej pracy, ale też, tutaj mówię uczciwie, cieszę się wielokrotnie, jak jest jakakolwiek krytyka, tak, w moim kierunku, bo to uczy. To tak, uczy, dokładnie. To dobija więcej pokory i myślę, że daje takiego ciśnienia, żeby jednak Adam, nie rozpędzaj się. Naprawdę naucz się jeszcze czegoś. No, w końcu jeszcze może parę lat będę się czegoś uczył. Także... Oczywiście. Cały czas się uczymy. El Caputo de la Baleron. Super. Taki nick ma nasz widz. Pyta, czy jeżeli mam do naprawy głośniki niskotonowe, do których nie ma możliwości zakupu oryginalnych górnych zawieszeń, ScanSpeaky 18W8545, to czy można zastosować inne zawieszenie górne i czy po takiej naprawie mocno zmieni się charakterystyka? Powiem tak, osiemnastki faktycznie robiłem już wielokrotnie, ale bardziej tam w osiemnastkach W jest problem z cewkami, dlatego że nie wiedzieć czemu, ja może pozwolę sobie na szybciutko wygooglować, jak wygląda ten głośnik, bo ja nie wszystko pamiętam z modeli, ale już zaraz wszystko powiem dokładnie. ScanSpeaky to jest 18W, co jest, to jest 8545. Tak, 8545 i już wam wszystko powiem. Tak, tłumaczę i objaśniam. Te zawieszenia mają to do siebie, że one są, powiedzmy, mają troszeczkę większy skok niż standardowe, ale samo ich przyklejenie do membran jest, powiedzmy, takie bardzo opływowe. To nie jest, że zakończy się garb zawieszenia, przepraszam, i od razu zaczyna się elementy klejące, tylko to już jest jak gdyby takie opływowe. Tak, zakładałem wielokrotnie do takich głośników zawieszenia, które dopasowywałem. Czy to są chińskie zawieszenia? Nie, od razu mówię, że nie, bo Chińczycy nie mają takiego zawieszenia, które będzie miało podobne parametry jak to, które będzie miało podobną grubość gumy i sprężystość, tak? Wizualnie delikatnie będzie to zauważalne, że to jest inne zawieszenie, ale nie drastycznie będzie to zauważalne, choć nie miałem ani jednej, i tutaj naprawdę biję się w pierś, nie miałem ani jednej reklamacji, jeżeli chodzi o ScanSpeaky, gdzie naprawiałem właśnie zawieszenia, które pękły przez na przykład podrapanie kota, czy pękły, bo pękły, tak? No, sposób. Nie, nie było z tym problemu. Mam takie zawieszenia i naprawdę z czystym sumieniem mogę założyć i myślę, że nic się nie stanie, ale nie to zawieszenie tylko sprawia, że głośnik jest w 100% takich w parametrach, jak to cały czas to słowo tu pada. Trzeba też zobaczyć, jaka jest sytuacja z dolnym zawieszeniem, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Okej. Jarek Śmiertka, Jarku, pozdrawiamy. Jaka naprawa okazała się dla Pana największym wyzwaniem? Na razie największym wyzwaniem jest ta ośmiornica przed chwilką, co Janusz pokazywał z 6 cewkami. Tak, to jest trudny głośnik do naprawienia. Może dlatego, że to jest właśnie każdy magnes jest osobno. Jak ktoś będzie przeglądał mój profil Adam Arsont później, na pewno pokażę ten głośnik, bo to jest wyczyn ten głośnik zrobić. Tego dlatego, że nie ma tam oryginalnych elementów, tam jest coś porobione przez kogoś, więc ja muszę to jak gdyby dojść do tego, jak to było zrobione, bo opisów na ten głośnik nie ma żadnych, więc to jest wyzwanie, to jest trudny głośnik, nie poddam się. Ja już właścicielowi, bo właściciel pytał się wielokrotnie, kiedy będzie gotowy, oczywiście bez nerwów, panie Adamie, tak, okej, wszystko spoko, spoko, ja wiem, tak, jeszcze trochę czasu minie, bo ja nie mogę siedzieć przy nim i ślęczeć, bo to się nie da. Do tego trzeba podejść na godzinę, dwie, przewietrzyć głowę i za dzień, dwa z powrotem. Tak, to jest właśnie najtrudniejszy głośnik, który w tej chwili mam. Jeden z trudniejszych, które kiedykolwiek naprawiam. Tak, to jest trudny głośnik.
Przemek Kowal raz jeszcze, czy membrany z polyglasu od Fukala czy JM Lab są jeszcze osiągalne? Nie, nie, nie. Na pewno nie są, być może jakaś firma robi takie membrany, ale myślę, że to nie będzie jeden do jeden z tym, co było w oryginale zakładane, bo ja się nie spotkałem, bo chyba nie. Ja raczej nie spotkałem się z... Chyba nie. To jeszcze, bo widzę, że tu pytania nam się powoli kończą. Ja mam jeszcze pytanie, Adamie, ile zajmuje tak standardowo naprawa głośnika czasu? To znaczy tak, no nie można czegoś standardowo określić, ile czasu, bo inaczej się naprawia wysoki, inaczej się naprawia średni, inaczej się naprawia osiowy głośnik, inaczej zawieszenie, które jest tam, tak jak tutaj w Tanoju pokazywałeś na zdjęciach, gdzie są już profilowane zawieszenia, gdzie trzeba dostosować się do otworów i tak dalej. Powiedzmy, przeciętny głośnik, trzeba naprawić uczciwie, no to jeżeli nie licząc czasu twardnienia niektórych żywic czy klejów i tak dalej, no trzeba liczyć 2 do 3 dni, tak. Jeżeli jest problem z częściami, no to czas się wydłuża przez części, tak. To jest na to, żeby przyjechały części, tak jak chociażby nawet jak mamy polidomy, prawda, średniotonowe do Infinity, kopuły tak zwane, te duże średniotonowe kopuły, no to tu na przykład no ślęczenie przy takiej kopule, żeby to wyglądało estetycznie, no trzeba poświęcić jeden dzień, no niestety na jedną, także i tyle się schodzi, ale przeciętnie trzeba liczyć dzień, dwa, żeby zrobić głośnik, jeżeli mamy wszystko na miejscu poukładane, no i oczywiście jeżeli nic się nie wydarzy, tak? No, tak, można. A jakieś opinie o tych membranach? Membranach? Dobrze, przeczytałem. Membranach N, tak. Mhm. Ale opinie na temat jakich membran? Polyglasów od Fukala, czy JM Laba. Ale to nie do mnie należy opinia. Bo ja na przykład mogę nie lubić membran, powiedzmy, aluminiowych poliglas, czy kewlarowych, czy celulozowych. Nie, to nie do mnie takie pytania. Nie. Ale wiesz, jak to jest? No potem Adam powiedział, że fajne i wszyscy mówią, że fajne, bo to Adam powiedział, nie? Nie można mnie powielać, bo ja też robię błędy i niektórzy się ze mną wielokrotnie nie zgadzają, bo ja jestem przemądrzały, bo ja za dużo gadam i w ogóle co ja pieprzę, jak tam w ogóle co innego piszą. To jest tylko i wyłącznie moja decyzja, moja opinia, to ja nie mogę, słuchaj, wszyscy wiedzą, że to jest tak samo jak z gramofonami, ilekroć ktoś przynosi mi gramofon do odrestaurowania, prawda, no bo stolarkę robimy, jakiś tam prosty, powiedzmy, serwis tego gramofonu, ale to mówię, to nie jest serwis gramofonów, tylko to jest przy okazji, jak robimy plintę i ktoś przyjdzie i mówi, chłopie, jak ten gramofon gra, co nie wyobrażam, jak on gra, ale co gra? No ten gramofon, bo ja miałem wcześniej pionier tak nie gram, ale stary, to nie gramofon gra, to współgra, powiedzmy, ramię, ale wkładka gra z igłą, a ramię może współgrać z tym, czy przewód, który tam jest, ale nie gramofon gra, no i tak samo tutaj. Ktoś by powiedział, proszę zobacz, za mną są awangardy, prawda, magnata z magnesem z przodu i ktoś by powiedział, ty, no to jest plastik, ale ja jestem na przykład fanem filmów, ja kino domowe to jest u mnie podstawa. Zresztą pokazywałem ci wcześniej moje kolumny, które stworzyłem sobie do kino domowe. I tak samo mi te kolumny pasują, a ktoś powiedział, że to jest absolutne, to jest zero, kompletne, to nie ma w ogóle prawa bytu takie granie. I tak samo jest z membranami. Nie mnie jest określać, czy one są dobre, czy niedobre. Wykonane są super, ale czy one fajnie grają, to jest kwestia ułożenia w zestawie. Sam głośnik jeden nigdy nie zagra. Musi być w zestawie. Nawet jak to będzie głośnik z Open Waffla, który jest otwartą konstrukcją, sam głośnik trzymany w rękach nie zagra. Dopiero w czymś zagra. Więc tutaj membrany jak najbardziej proszę sobie samemu pomyśleć, czy się fajnie gra, czy nie. Jasne. Jarek jeszcze pyta, czy da się naprawić kopułki berylowe. I tu jest problem z berylami. Otóż tak, najczęściej beryle są stosowane w Yamahach NS1000. To są bardzo dobre kopułki, ale naprawdę trudno jest dostać, no bo beryl jak już się połamie, to jest nie do uratowania. Mhm. Czy da się dostać? Inaczej. Bywają
Czasami się zdarzy, że dostanę cynka, że na przykład gdzieś tam w Stanach ktoś miał wystawione, powiedzmy, z jakiegoś starego zapasu, gdzieś skądś zdobył, miał kopułki berylowe, teraz nie pamiętam do jakiego głośnika, nie do Yamahy, do jakiegoś innego, ale jest tragicznie ciężko to dostać. Nie wiem dlaczego, czy to jest drogie w wykonaniu, nie wiem, technologicznie produkcji tego nie znam, więc się nie wypowiem, ale trudne do dostania, wręcz niemożliwe, ale bywają przypadki, że się gdzieś tam coś trafi, ale to jest tylko kwestia czekania, tak? Aczkolwiek beryl, powiem jedno, jest fajny, jest fajny. Jeszcze raz Przemek Kowal, czy kopułka przeciwpyłowa, czy ten rodzaj materiału ma wpływ na dźwięk przetwornika? Czasami tak. Do mnie na przykład nie przemawia kopułka tekstylna. Ja kopułki tekstylne stosuję dlatego, że takie wymyślił producent i ja przywracam życie takie, jakie było im dane. Czy zmienia? Tak, myślę, że średnica, chociażby nawet przy głośnikach średniotonowych, tak, bardzo, bardzo działa na dźwięk. Twardość tej kopułki, materiał, z którego są wykonane, bo na przykład jak to będzie kopułka, powiedzmy, z polipropylenu przyklejona do membrany polipropylenowej, a wklejmy, powiedzmy, tekstylną, to się na pewno zmieni dźwięk. Nie będzie to drastycznie słyszane. Na niskotonowych może nie bardzo to będzie słyszane, ale na średniotonowych bardziej. Jeżeli to będą średniotonowe powyżej tam, powiedzmy, 120-130 mm, może to być słyszalne. No ale to też musi być różnica, to przynajmniej z własnego doświadczenia. Nie to, że ja tam oczytałem się w gazetach, książkach czy w internecie, ale z własnego doświadczenia, jak naprawiam głośnik, przesłuchuję raz takiego, myślę, że jest to słyszalne przy głośnikach średniotonowych. Mm-hmm. No i z tego, co widzę, nie mamy więcej pytań. Jest 22.50, przetrzymaliśmy się troszeczkę, ale w miarę sprawnie nam poszło tyle slajdów. Ja cały czas na ciebie patrzę i jak na ciebie patrzę, to ten cały Kraków, wiesz, mam w sercu, słuchaj, no. Zapraszamy do Krakowa. O Jezus, tak. Tak, będziesz gdzieś tutaj przejazdem, to wpadaj, nie ma problemu. Pogadamy o głośnikach dniami i nocami. Nie ma już pytania. Dobrze, Adamie, dziękujemy Ci bardzo serdecznie za to, że zgodziłeś się wystąpić u nas. Dziękujemy za przekazanie tej wiedzy, którą nam przekazałeś. Mamy już troszeczkę więcej tych informacji na temat tego, jak wygląda taka profesjonalna naprawa głośników, z czym się musisz zmierzyć, jakie są problemy i jakie są rezultaty, no bo te rezultaty są przepiękne i rzeczywiście to, co mówiliśmy, to serducho, które wkładasz, to jest coś niesamowitego i tego się trzymaj dalej, bo naprawdę robisz genialną robotę. To ja też bardzo chciałbym podziękować Tobie, Janusz, i całej Twojej ekipie, której nie widzę właśnie gdzieś tam w okularach. Artur gdzieś zginął, nie wiem gdzie, bo go nie mam nawet na poglądzie. Naprawdę ja dziękuję, że zechcieliście w ogóle ze mną porozmawiać. Ja chciałbym tutaj też wszystkich, którzy mnie słuchają teraz, za to, że nie dobieram fajnych słów, bo nie potrafię występować. Potrafisz. Staram się mówić to prostymi słowami, staram się, żeby jakoś to wytłumaczyć jak najbardziej obrazowo, ale tak jeszcze wracając, chciałem naprawdę podziękować, Janusz, Wam, że zechcieliście mnie zaprosić, że zrobiliście mi naprawdę wielką przyjemność. To już nie chodzi o to, że mnie pochwaliliście, pokazaliście moje prace, ale samo to, że jednak ktoś się mną zainteresował tą pracą, tym, że można komuś pomóc, tak? To, że ktoś może mieć coś, co zawsze chciał mieć. O, tak to jest. Także ja naprawdę z wielkim podziękowaniem, z wielkim pokłonem dla Ciebie, dla Artura i dla wszystkich, którzy nas oglądali. Dziękujemy serdecznie. No i do zobaczenia, usłyszenia. Być może zrobimy drugi odcinek na temat ciekawych konstrukcji, bo jeszcze kilka konstrukcji było u Ciebie na profilu. Takie płaskie głośniki Philipsa ze styropianu, nie wiem, czy kojarzysz. Philipsa one tutaj, chyba. Tutaj mam jeszcze, wiesz co, ja mam jeszcze takich zdjęć ukrytych, o których mało kto widział, żeby pokazać, bo nie wszyscy klienci sobie życzą, żeby pokazać ich naprawiane głośniki. Bo ja współpracuję z wieloma firmami w Polsce, którzy dają mi głośniki do naprawy i później je sprzedają, więc nie mogę o nich powiedzieć, ale jasne. To są głośniki, które powalają z nóg, wierzcie mi, to są głośniki, które powalają z nóg i dumny jestem z tego, jak można te głośniki
uratować. Także być może jak Janusz będzie miał kiedyś wenę i będzie chciał bardzo coś jeszcze pokazać ciekawego, obiecuję, chociaż rzadko używam tego słowa, obiecuję tu Januszowi, że postaram się przygotować do tego, choć Janusz mnie tu ponaglał kijem nad głową, kurde chłopie, dawaj zdjęcia, bo... To już historia z tymi zdjęciami, no ale... Tak, wiem, ale naprawdę jak tylko znajdę chwilę, to staram się zrobić to jak należy. Także na pewno przygotuję się na następny raz, obiecuję i tak, tak, obiecuję. Dobrze. Robson podsumował, dzięki za spotkanie, dobrze się ciebie słucha, majster. Jest więc... super, no. Robsona też z sercem, chociaż nie pamiętam, który, ale wielki szacun, dziękuję Robson, jeżeli będę mógł ci pomóc, kurczę, przyjeżdżę do Radomska, no tu też jest fajnie. Dzięki Adam, do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję, wszystkim dziękuję, Janusz jeszcze raz tobie dziękuję, ekipie dziękuję i życzę miłego wieczoru i no cóż mogę powiedzieć, niech wam się głośniki psują. Dokładnie. Słuchajcie, dzięki. Na razie. Najlepszego, hej. Zginął gdzieś Artur, a tym sposobem gdzieś mi się ostrość gubi, ale to pewnie dziwnie. Zginął Artur, dziękujemy za spotkanie dzisiejsze. Zapraszamy bardzo serdecznie na audio-video show, na którym się pojawimy. Tak jak mówiłem wcześniej, pokój 202, pokój analogowy, apartament analogowy, pokój 201, gdzie będzie Ancient Audio, pokój Łukasza, nie pomnę już, który to był, ale też na piętrze drugim, pokój Konrada na piętrze trzecim, pokój Maćka na kondygnacji zerowej, czyli na parterze przy winylach. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję, dajcie znać, że jesteście na audio-video show. Zrobimy po audio-video show jeszcze takie spotkanie z osobami, które na tym audio show wystawiały się. Porozmawiamy o tym, co było ciekawego. Wybory się skończyły, ale my będziemy mieli wybór dźwięku wystawy, więc jeżeli się uda znaleźć coś ciekawego, czy co was zainteresuje, czyli coś, co, na czym zawiesicie swoje ucho, to będzie bardzo miło też się podzielić z nami taką informacją. Zrobimy top ten wystawy, zobaczymy, jak to w tym roku się będzie prezentowało. A za dziś dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, dobranoc.